Dzień dobry. Moim i Państwa gościem jest poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Dariusz Stefaniuk. Witam serdecznie. Dzień dobry. Cześć Maćku. Cześć Darku. Już tak przed nagrywaniem przyszliśmy na ty, bo nie dzieli nas taka duża różnica wieku. Tak jest. Tak, chciałem porozmawiać, na początku zapytać Cię, jaki jest Darek Stefaniuk prywatnie? O, to nie jako poseł. To jest pytanie właściwie nie do mnie, tylko do moich najbliższych. To oni by najlepiej na to odpowiedzieli, do moich znajomych, do pracowników, współpracowników, przyjaciół, to chyba oni mnie by bardziej ocenili niż ja sam siebie. Prywatnie jestem zupełnie taki sam jak każdy z nas, tato trójki dzieci, w związku z tym te same problemy, bo wiem, że mamy dzieci w podobnym wieku, no ja przynajmniej ja te najmłodsze, bo Dominik ma tak 2,5 roku. A więc te wszystkie bolączki, które mają rodzice, porannego wstawania, budzenia się o 5 rano, szykowania mleka, ubierania dzieciaków, wybierania ich do szkoły, jak mogę, no teraz w kampanii trochę to jest trudniejsze, też w związku z jakąś tam moją kontuzją funkcjonowanie poranne, ale zawsze jak jestem tutaj w Białej, to staram się dzieciaki odwozić do szkoły, bądź też je odbierać ze szkoły i tak dzielimy się z żoną tymi obowiązkami. No dzisiaj niestety taki czas, że wszystko spada na moją małżonkę, którą serdecznie pozdrawiam, wtedy bo bez niej bym sobie absolutnie nie dał rady. Taka logistyka nie jest łatwa z dziećmi, ale nie jest. Z naszej strony też zawsze mamy tak problem, żeby to nie jest łatwa, ale powiem Ci, że jak rozmawiam z moimi przyjaciółmi w Warszawie, znajomymi z dużych miast, to wtedy dziękuję Bogu, że my mieszkamy tutaj. Dlatego, że jednak do tej szkoły, do tego sklepu, czy do zawiezienia dzieci na jakieś zajęcia pozalekcyjne, no mamy naprawdę małą odległość, 15-20 minut, no czasami doskwierają nam korki, więc jeszcze nie wszystko jest idealne, natomiast to nie jest tak, że się dowozi dzieci półtorej godziny, tak jak w dużym mieście. W związku z tym to jest też inne funkcjonowanie nas samych, no ale dzisiaj czasy są takie, że ten pęd jest dosyć duży i ja pamiętam, jak jeszcze byłem mały, to brałem plecak, szedłem sam do szkoły z kluczem na szyi. Dzisiaj, co widać, rodzice dowożą wszyscy swoje dzieci, w związku z tym szkoły są najbardziej oblegane i zakorkowane. A później wsiadałem w autobus i jechałem wtedy na ulicę Sidorską do szkoły muzycznej. A gdzie mieszkałeś? Na osiedlu na Akademickiej. Więc chodziłem do dwójki, chodziłem tam do przedszkola Tuwima, później chodziłem do szkoły podstawowej numer 2, później do liceum ogólnokształcącego imienia Stanisława Staszica, więc tak jakby do 18 roku życia tam spędziłem całą swoją młodość i dzieciństwo. I po drodze ta szkoła muzyczna, która się często kończyła o godzinie tam 18-20, a wtedy była przeniesiona na ulicę Sidorską, bo jeszcze w parku był remont, więc akurat jak ja zacząłem chodzić, to się przeniosło na te 4 lata. I pamiętam, było takie mocne wracanie autobusem, no dosyć hardkorowe, można dzisiaj powiedzieć, dla dzieciaka. Ale nie było czegoś takiego, przecież nie było komórek, nawet nie było kontaktu z rodzicami, prawda? A dzisiaj my jako rodzice, tak jest, a dzisiaj my jako rodzice jesteśmy przewrażliwieni, uważam. Dzieci muszą mieć kontakt z nami, my co chwilę musimy wiedzieć, gdzie oni są. Więcej obaw, więcej strachu. Czy tak jest? Czy to jest po prostu wygenerowane przez internet i wszechobecne media, które, no niestety, ale żywią się bardziej negatywną informacją niż pozytywną informacją i ten obraz społeczeństwa jest zupełnie inny, chociaż przeczą temu dane statystyczne. Dane statystyczne robione w tym roku pokazały, że 90% Polaków czuje się w Polsce bezpiecznie, a 95% Polaków czuje się bezpiecznie w miejscu swojego zamieszkania. W związku z tym nie widzimy w ogóle żadnych zagrożeń, jeżeli żyjemy w jakimś mieście czy w jakiejś okolicy, w przeciwieństwie do Europy Zachodniej, gdzie te dane są diametralnie różne. Mój synek ma dopiero 4 lata, ale jak ja pamiętam, jak ja wracałem sam ze szkoły, zdarzało mi się, ja z piątki, ale wracałem na osiedle Kołychawa, tam przy torach. Tak. W drugiej klasie podstawówki czy trzeciej, teraz nie wiem, czy ja bym się nie bał syna mojego tak puścić dzieci. No może wiem, że chyba każdego rodzaju przestępstw jest dużo mniej niż było zdecydowanie w tamtych czasach. Zdecydowanie jest dużo mniej.
natomiast one są mocno nagłośniane, prawda? Jakieś tam porwania dzieci, jakieś sytuacje newralgiczne, niebezpieczne, to wszystko jakby wzmaga w rodzicach no, dmuchanie na zimne. Może i dobrze, bo sami jesteśmy rodzicami. Sami to robimy, bo to trzeba być cynikiem, żeby mówić, że nie. Ja też swoje dzieci do szkoły dowożę. Starsza córka już jedzie autobusem i wsiada w ten autobus rano. Natomiast no, ten najmłodszy to sobie nie da rady, bo do przedszkola jednak trzeba dowieźć. I tu jest trochę logistyki, no ale to jest wszystko chyba dobre i piękne, że dla naszych dzieci to robimy, bo to tak naprawdę uszczęśliwia człowieka, gdy ma rodzinę wokół siebie i bliskich. I po pracy może przyjść do tego domu i wie, że są osoby życzliwe i dzieci siadają ci na kolana i pytają, jak tam tato. No właśnie, to jak często jesteś w domu w takim razie tutaj na miejscu? To jest różnie, znaczy teraz jestem cały czas, no bo mamy ten moment, gdzie nie ma posiedzeń sejmu, prawda? Więc taki moment newralgiczny bym powiedział dla każdego polityka, gdzie się zbliża kampania wyborcza. A więc w domu jestem, ale to moje bycie w domu to jest nocowanie w domu. Mnie nie ma na co dzień w domu, bo praktycznie od rana do późnych godzin popołudniowych jestem poza domem. Do tego dochodzi jeszcze jakaś obecność medialna, telewizyjna, gdzie do tej Warszawy jednak kilka razy w tygodniu muszę wyjechać. Ale jak z wyrozumiałością małżonki? Jeszcze jest. Jeszcze jest, natomiast powiem szczerze, że tutaj mogę do wszystkich rodzin polityków i do wszystkich mężów, żon polityków powiedzieć super, super, że jesteście, bo bez was byśmy sobie rady nie dali, a ja szczególnie doceniam moją Renatkę, że ona to wytrzymuje i wytrzymuje to, że bardzo często te obowiązki spadają na jej barki. Natomiast no są takie momenty jak wakacje, w tym roku akurat ja nie miałem wakacji, ale cała rodzina była na wakacjach, czy momenty ferii, gdzie staramy się wspólnie pojechać, wspólnie ten czas spędzać. Bardzo często jest to niedziela, gdzie ja mam jakieś wydarzenia, ale staram się, żeby to popołudnie niedzielne było rodzinne, więc szukamy takich momentów, gdzie jesteśmy razem. A tak jak powiedziałem, jak jestem w Białej, nie ma posiedzeń sejmu, więc są tutaj spotkania, czy tutaj jestem w biurze, to zawsze staram się te dzieci odwozić do szkoły, żeby mieć kontakt, żeby rozmawiać, czy na jakieś zajęcia. Do szkoły muzycznej moje dzieci, na przykład Lila od tamtego roku, Daria od tego roku zaczęły tą naukę i chodzą, w związku z tym też tutaj razem jeździmy, staram się je dowozić, nawet się cieszę, bo czasami przychodzą, jak czegoś nie wiedzą, tato, a to tam z rytmiki, czy z kształcenia słuchu, czy mógłbyś nam wytłumaczyć, więc ja sobie też odświeżam tą wiedzę i staram się a to robić. A wspólne wyjazdy to raczej wakacyjne, zimowe? I zimowe, i wakacyjne. I zimowe, i wakacyjne. I staramy się być w Polsce, w różnych miejscach, bo uważam, że nasz region jest super. Ale z drugiej strony wiem, że też dzieciaki chcą i ciepłego morza, i chcą jakiejś bardziej egzotyki, więc to jest zagranica, w obrębie Europy oczywiście. Nie wyjeżdżaliśmy jeszcze na drugą stronę, chociaż zbieramy się do tego wyjazdu, dlatego że mamy tam rodzinę w Stanach akurat i tam zbieramy się, żeby tak no, wspólnie ich tam rodzinnie odwiedzić, bo zawsze oni do nas przyjeżdżają na święta, na święta Wielkiej Nocy czy na Boże Narodzenie, no bo to też jest duża wyprawa rodzinna. A w Stanach? Gdzie? Chicago. Chicago, tak. Duża Polska. Tak, duża Polska, społeczność, więc absolutnie tak. Ja kilka razy tam byłem zawodowo, prywatnie. Zaczęło się od tego, że prywatnie, bo po prostu trzeba było zarobić na studia i wyjeżdżać, a później jak już moją żonę poznałem, to byliśmy rodzinnie. A później mi się zdarzyło kilka razy tam zawodowo. Jak zarobić, to od razu zapytam. Jakieś pierwsze prace? Czym się właśnie zajmowałeś? W ogóle pierwsze prace to były mojego taty w sadzie. To były pierwsze prace, dlatego że tato pracował zawsze w PKS-ie, był elektrykiem tutaj. Nie samochodowym, tylko takim elektrykiem. I całe życie w tej firmie przepracował, no ale że te pieniądze nie były jakieś wielkie, żeby utrzymać rodzinę, to zawsze go pociągało to sadownictwo, zresztą tak u mnie rodzinnie, po dziadku, moi kuzyni dalej to uprawiają, te sady, i w związku z tym miał sad, w związku z tym jeździliśmy, jak to się mówi, do babci i tam
A to gdzieś tutaj w okolicy było? Tak, gmina Konstantynów. Gmina Konstantynów, gdzie czasami mi to Konstantynów ten ludzie przypisują, że to jest moje rodzinne. No tak, to jest rodzinne moich dziadków, ale nie moje. Ja już z siostrą urodzenie w Białej i zawsze w Białej, więc to był taki wypad do dziadków. Zawsze tam, ale tak naprawdę do taty. I tam były pierwsze pieniądze, tam jakieś pierwsze prace, gdzie się pracowało przez wakacje. No a później już studia i na studiach z racji tego, że nie było stać moich rodziców, żeby nas utrzymać na studiach, to zdecydowaliśmy się, najpierw ja, później siostra, na kredyt studencki. Więc normalnie był taki program kredytów studenckich, pobieraliśmy co miesiąc kredyt studencki, który po skończeniu studiów, tam rok był karencji i później trzeba było go spłacać. Co wtedy wydawało się rzeczą niebotyczną i w ogóle, a gdzie praca będzie i tak dalej. Ja studiowałem od 2000 do 2005 roku, więc bezrobocie w Polsce w ogóle 20 parę procent, masakra. Co później się okazało bardzo proste. Polecam każdemu, jeżeli są ludzie, którzy mają ten problem wyjazdu, mają problem finansowy, ja jestem tego absolutnie namacalnym dowodem, można. Tylko trzeba chcieć, to moim zdaniem też determinuje człowieka. Ja przeżywałem dużo rozczarowań, dlatego że rodzice byli na etatach i na przykład nigdy nie łapałem się na stypendium socjalne. Więc zawsze była taka sytuacja, no ale to są ludzie z etatu i tyle. Pamiętam moich kolegów, których rodzice mieli firmy, no i on pokazał stratę w tej firmie, no i w związku z tym nie miał czego się utrzymać, w związku z tym dostawał te stypendia. To może trochę było naciągane. Może to akademiki były naciągane, no to różne były sytuacje, ale każdy z nas to przeżył. Dzisiaj ci młodzi ludzie nie mają innych problemów, to są te problemy dokładnie te same. Chociaż mogę powiedzieć, że jak widzę akademiki Akademii Bialskiej, bo kiedy z rektorem Nity Chorukiem miałem okazję tam wbijać pierwszą łopatę, później kamień węgielny, bo przekazywaliśmy duże środki na budowę tych akademików z rządu, no to byłem pod olbrzymim wrażeniem. One wyglądają lepiej niż hotele sejmowe, to mogę zapewnić, i hotel sejmowy się chowa z tymi pokojami z lat 80. Dobrze, to chciałem jeszcze wrócić do tego pytania o tą pracę zarobkową. Czym się w tym Chicago zajmowałeś, jak byłeś? No właśnie nie było to Chicago. Chicago to już tam rodzinnie i zwiedzanie. Natomiast to była St. Louis, a więc stan Missouri. To jest taka dolina delta Missouri, Mississippi. Można bardzo łatwo to miasto rozpoznać po takim wielkim łuku, który mają. To jest tak bardzo charakterystyczne dla St. Louis. Bardzo gorąco, lato to jest w ogóle pod 50 stopni, tak dla nas, bo to jest taka pustynia. No i tam był na początku park rozrywki, więc wielki park rozrywki, Six Flags się nazywał. Tam byliśmy w ramach takiego programu, nie wiem czy to jeszcze działa, wydaje mi się, że tak, Work and Travel. Później, oczywiście, mając tą wizę B1, byliśmy wrzuceni do pierwszej pracy, później mogliśmy to sobie zmieniać, byliśmy tam z grupą znajomych ze studiów, więc była fajna, zgrana paczka. Później zmienialiśmy te prace, później były hotele, później były restauracje, robiłem śniadania na przykład w hotelu, później praca w restauracjach już bezpośrednio, która była najlepsza, bo tam były napiwki i tam już było więcej pieniędzy, ale z drugiej strony to też było takie doświadczenie wynajmu mieszkania na przykład w dzielnicy Czarnych. Pierwsze na przykład strzelaniny, które przeżyliśmy tam, gdzie gangi się tam ganiały i policja ich ganiała. Pierwsze w ogóle spotkanie tak naprawdę z ludźmi, którzy tam żyją, z ludźmi, którzy Amerykanie, które mają, jakie oni w ogóle mają pojęcie o świecie, więc to było dla mnie szokujące. Ja pamiętam, że wtedy była wojna w Iraku i my jako Polska, jako jedyni w Europie poparliśmy, oprócz Wielkiej Brytanii oczywiście, wojnę w Iraku, wtedy wysłaliśmy nasz kontyngent, to było za rządów SLD, a Amerykanie zupełnie tego nie wiedzieli. Znaczy nam się wydawało tutaj, że oni oczywiście wszyscy wiedzą, że to my jedyni tutaj popieramy tę Amerykę i tak dalej, że jesteśmy tym sojusznikiem, a oni do mnie mówili, ale jak to? To tylko Wielka Brytania, wszyscy się na nas wypieli, wszyscy mają nas gdzieś w tej Europie, nie? I my byliśmy tacy zszokowani, tłumacząc im. Oczywiście też konfrontacja z wiedzą, a więc Amerykanie poziom wiedzy mają bardzo wybiórczy. Jeżeli się profilują na jakiejś dziedzinie, mają wybitnie tą wiedzę sprofilowaną, a na przykład taka wiedza ogólna jest, że jak ja powiedziałem, że przyjechaliśmy z Polski,
to dziewczyna, która była już studentką, czyli była na tym etapie wyjścia z koledżu pierwszych studiów, zapytała nas, a którym numerem autostrady przyjechaliście do Stanów. Takie sytuacje się zdarzają i Stany są takie duże, że zajęcie samym krajem jest po prostu... Dokładnie. Znaczy, każdy z nas musi mieć świadomość, bo tak można oceniać Amerykanów, że tak naprawdę każdy stan to jest inny kraj. Każdy stan ma oddzielną politykę, tą politykę edukacyjną, oddzielne prawo na tym poziomie stanowym, więc tak naprawdę wielkie Stany Zjednoczone to jest tak naprawdę... Europa jest mniejsza i można powiedzieć, że to jest taka Europa. Więc jakbyśmy pojechali do Hiszpanii, to też tam inaczej każdy będzie patrzył na daną sprawę. A czy obserwujesz teraz, co się dzieje właśnie w polityce Stanów Zjednoczonych przed wyborami? To jest nieuniknione. Oczywiście, że tak. Bardziej się skupiam na polityce naszej, wewnętrznej, no bo bliższa ciało koszula. Natomiast jak najbardziej tak. I bardzo lubię słuchać komentatorów amerykańskich, którzy mówią o tej całej sytuacji. Polaryzacja jest olbrzymia. Mogę nawet stwierdzić, że ona jest większa niż w Polsce. Mówi się, że niektórzy chcą powiedzieć, że my tu w Polsce mamy taką wojnę domową. Dwa plemiona. W Stanach Zjednoczonych jest to jeszcze bardziej polaryzowane. Teraz Trump wstawił oskarżenia, prawda? Tak. Zwolennicy Trumpa absolutnie nie opuszczają. Absolutnie są za tym, że powinien być dalej prezydentem, że uważają, że był oszukany. Zwolennicy Bidena idą w drugą stronę, więc myślę, że dzisiaj polityka w Stanach Zjednoczonych będzie oczywiście rzutowała na cały świat, bo to jest mocarstwo i to jest nieuniknione. Ona będzie rzutowała na politykę świata w stosunku do Ukrainy, a jak w stosunku do Ukrainy, to również do Europy i do Polski. Więc mogę tylko jedną rzecz powiedzieć, że cieszę się, że czy rządził Trump, czy rządzi dzisiaj Biden, Polska jest najbliższym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, bo jednak jest to mocarstwo światowe, które gwarantuje nam bezpieczeństwo. Co prawda Trump już mówił o tym, że chce na to rozwiązać, prawda? Były takie momenty, ale mówił to też, trzeba wiedzieć dlaczego. Dlatego, że Niemcy i inne kraje obarczały winą za wszystkie kwestie bezpieczeństwa Stany Zjednoczone, ale nie chciały się składać do tego budżetu i nie płaciły 2% nawet PKB, do którego się zdeklarowały. Dlatego on to powiedział. Dlaczego w imię amerykańskiego podatnika mamy utrzymywać podatnika niemieckiego, czy hiszpańskiego, czy francuskiego? Więc to de facto o to chodziło, żeby Unia Europejska się trochę otrząsła, bo Unia Europejska, będąc w marazmie i sojuszu Niemiec i Rosji, uważała, że wojny żadnej nie będzie. Zresztą wpisywał się w to Tusk ze swoim resetem. My też dosyć długo do tych 2% nie dobijaliśmy, prawda? Długo żeśmy nie dobijali, ale dzisiaj mamy wydatki na poziomie 4% i to właśnie polityka nasza, rządu Prawa i Sprawiedliwości, pokazała, że jest to możliwe, że absolutnie możemy przebić szklany sufit i myślę, że dzisiaj nie tylko możemy, ale musimy się zbroić. To znaczy to, co robimy i to, że chcemy zbudować największą siłę militarną lądową w Europie, to nas determinuje kwestia położenia. Wszyscy analitycy wojskowi, generałowie mówią, że w ciągu 5-10 lat, 5 gdyby Ukraina padła, a może nawet wcześniej, ale w ciągu 10 lat Rosja będzie chciała się odbudować i dalej te zapęty imperialne wobec nas stosować. W związku z tym musimy mieć taki straszak, nie tylko w postaci wojsk amerykańskich, które po raz pierwszy zarządu Prawa i Sprawiedliwości, dziennikarzy sobie uświadamia, stacjonują na stałe w Polsce, ale również najnowocześniejszego uzbrojenia, kwestii bezpieczeństwa. Warto tutaj wspomnieć nasze zakupy, jeżeli chodzi o czołgi Abrams. Będziemy jedynym krajem na świecie po Stanach Zjednoczonych, który będzie miał tak dużo tych czołgów, czy na przykład wyrzutnie HIMARS, gdzie też będziemy jedynym krajem na świecie, 500 wyrzutni HIMARS, które będą kupione, i F-35. Które już dawno mogliśmy mieć, ale niestety rząd Tuska. Ja powiem szczerze, że ta kwestia bezpieczeństwa jest taka trochę mi obca, ale obserwuję, co się o tym pisze. I z jednej strony są te rzeczy typu czy balon, czy rakieta z Rosji, że coś wleciało, i jakby nikt się nie mógł przyznać, nikt nie wiedział. Z drugiej strony rzeczywiście coraz więcej widzę artykułów w mediach zagranicznych, jak to polska armia się staje jedną właśnie z lepszych w Europie. I tak jak słucham tego z boku, to ciężko mi sobie z tym... Ale to bardzo łatwo sobie to wytłumaczyć. Takie rzeczy się zdarzają i oczywiście to jest fatalne. Natomiast z drugiej strony możemy powiedzieć, że minister obrony narodowej Francji, gdy przeprowadził audyt
karakali, które kiedyś rząd Tuska zamówił, mieliśmy mieć je w Polsce, a ten Macierewicz zrezygnował z tego kontraktu. Ja uważam, że bardzo dobrze. Dlaczego? Dlatego, że Francuzom wyszło, że 50% karakali w ogóle nie lata. Armia francuska jest bezbronna. Koszt naprawy tych karakali jest wielokrotnie większy niż mieli to w budżecie. W związku z tym sytuacja była dramatyczna. Przypomnę, że Ursula von der Leyen była ministrem obrony Niemiec, gdzie zrobiono audyt Bundeswehry i się okazało, że Bundeswehra w ogóle jest bezbronna. To znaczy mają stary, zdezelowany sprzęt, stare czołgi, które później wysyłali na Ukrainę, gdzie przypomnę też, że Ukraińcy odsyłali te czołgi, bo powiedzieli, że one się do niczego nie nadają. To znaczy one powinny być najpierw naprawiane, a nie mogą pójść na wojnę. No to jest sytuacja... To zawsze weryfikuje konflikt zbrojny. Tak jest. I to się okazało z Rosją. Ale to jest sytuacja olbrzymich mocarstw. Mocarstw w przypadku Francji, mocarstwa atomowego, gdzie tego typu wpadki no, zagrażały ich bezpieczeństwu. I oczywiście można robić różnego rodzaju porównania do Polski. Tam dwa śmigłowce, które przekroczyły naszą granicę. Natomiast to są incydenty. Takie incydenty się zdarzały w postaci samolotu rosyjskiego Su, który jeszcze za rządów naszych poprzedników przeleciał kilka kilometrów naszej granicy. Wtedy wiceminister obrony narodowej, odpisując nomen omen dla Ludwika Dorna w interpelacji poselskiej, powiedział, nawet nie podrywaliśmy naszych samolotów, dlatego że moment, gdy samoloty rosyjskie wleciały w przestrzeń powietrzną Polski, był tak krótki, że nawet nic nie zdążyliśmy, nie było takiej potrzeby. Więc też w polityce warto patrzeć na symetryzm pewien, bo jeżeli nie znamy historii, nie znamy przypadków, które kiedyś się wydarzyły, a historia lubi zataczać koło, to możemy krzyczeć i robić larum na jedno wydarzenie, gdzie tak naprawdę mamy to za swoimi plecami, na swoim gabie i u nas się to wydarzyło, ale nic wtedy nie robiliśmy. To pokazuje, że dzisiejsza polityka jest na tyle dynamiczna. Takie zdarzenia, mi się wydaje, zyskują dużo większy rozgłos przez to, co się dzieje na Ukrainie, prawda? Dużo łatwiej, dlatego oczywiście. To od razu idzie w media. No, tym bardziej mamy inne media też. Warto, słuchaj, zauważyć sobie, że 2011 czy 2008, gdy rządziła Platforma Obywatelska, no, internet był na zupełnie innym poziomie niż dzisiaj. Dzisiaj wszyscy analitycy wskazują, na przykład jeżeli chodzi o kampanię wyborczą, że 60% kampanii wyborczej, tak naprawdę tej kampanii wyborczej, w której dzisiaj jesteśmy, rozegra się w internecie. To znaczy ludzie, obywatele naszego kraju, mieszkańcy naszych miast i miasteczek nie czytają, nie oglądają telewizji, nie czytają gazet, tylko przeglądają telefon, smartfon. Jeżeli ten kandydat, kandydatka czy jakaś idea partyjna z jednej czy z drugiej strony wyświetli mu się i go jest w stanie przekonać, a przeważnie są to TikTokowe filmiki 30-sekundowe, to on wtedy podejmie decyzję, prawda? Więc widzimy, jak to jest bardzo płytkie. Z jednej strony tak, ale też drastycznie rośnie ilość na przykład słuchanych podcastów, długich form rozmów. Zgadzam się. Co prawda u nas to rośnie szybko, tylko że jesteśmy daleko za tym, co się dzieje na przykład na zachodzie w Stanach. Więc ja zostawię na razie ten temat. Dobra. Też chciałem o polaryzacji właśnie polskich mediów, opinii publicznej pogadać. Ale wróćmy jeszcze do rzeczy, bo tu chciałem o pasję zapytać. O! Tak. Sorry, że tak skaczę. Czy jest czas w ogóle na pasję? Jakie to są pasje? Bo wiem tylko o jednej, o motorze. Tak, tak, motocykle. Motocykle, no taka pasja od wielu lat. Już chyba wszyscy mnie poznali z tej strony. No niestety w tym roku nie było czasu. To ubolewam. Jedynie mam taki mały skuter, którym się staram po białej również poruszać, bo jest mi łatwiej i szybciej i to jest jedyne, co zrobiłem z motocyklem, a właściwie skuterem, ale dwuśladem w tym roku. Natomiast no niestety z racji tego, że ta kampania jest permanentna i ta praca zawodowa już praktycznie się toczy rok, tak bardzo mobilizująco, a wakacje to jest moment kulminacyjny, więc nie było czasu, żeby tak tą pasję swoją kultywować, natomiast mam nadzieję, że przyszły sezon będzie więcej oddechu, będzie łatwiej. I to jest taka moja pasja. Dłuższe podróże, to gdzie się właśnie A wiele wybrałeś? Było. Ojej, wiele było. Mamy taką grupę znajomych, mamy swój klub motocyklowy, więc tych podróży było wiele. Bardzo często zrobiliśmy podróż wokół Polski, więc Polska była zaliczona. Jak było można jeździć na Białoruś, jeździliśmy na Białoruś. Byliśmy w Grodnie, w Pińsku,
oczywiście Brześć i wszystkie miejsca związane z Polakami, czy z Niemenem, czy Mickiewiczem, gdzie tam są jakieś pozostałości jeszcze ich obecności. Również groby naszych patriotów, groby żołnierzy. To wszystko jakby tam zwiedzaliśmy, ale również była Rumunia, trasa transalpina, trasa transfogarska, taka mekka, można powiedzieć, motocyklowa, ale również Szwajcaria, również Alpy, Włochy, Francja, Korsyka, no cała masa była tych, Bułgaria, Bałkany, więc... Ale jakaś podróż tak właśnie bardziej zapadła w pamięć? Albo jakieś śmieszne historie? O, historii jest cała masa, ale to nie wiem, czy to warto opowiadać, natomiast... Ja to chętnie bym słyszał. Natomiast powiem Ci, że... Znaczy, stała nasza historia to jest taka, że jak jedziesz na motocyklu, no ta pogoda jest zmienna, szczególnie w górach. W związku z tym mamy takiego kolegę, który, no każdy ma jakieś role swoje podzielone, jest tak zwanym kapitanem drogi, a więc człowiekiem, który wyznacza nam tą trasę i pilnuje, żebyśmy dojechali od punktu A do punktu B, ale również sprawdza pogodę, jak ona się dzieje. No i bardzo często wyjeżdżając rano, on przewiduje, że będzie absolutnie ulewny deszcz i musimy się ubrać w płaszcze przeciwdeszczowe, więc te buty przeciwdeszczowe, spodnie, kurtka, rękawice przeciwdeszczowe, no tak, żeby reszta ubrania była sucha, po czym jedziemy 6 godzin w mega słońcu, jesteśmy mokrzy, ale od wewnątrz, bo już jesteśmy tak spoceni i deszczu nie ma, po czym rozbieramy się i nagle jest ulewa. No więc bardzo często już tak się zdarzało, jesteśmy już do tego przyzwyczajeni na każdej wyprawie, ale co zapadło w pamięć? Na pewno Szwajcarię bym polecał i wcale nie jest droga. Gdyby jechać tak, może kamperowo, jak niektórzy z Państwa, którzy nas dzisiaj słuchają, nie każdy jeździ motocyklem, ale można sobie samochodem na przykład. Są bardzo fajne miejsca, takie hotele, Jufa Hotel, gdzie można się zatrzymać w Szwajcarii. Szwajcaria w ogóle jest dla mnie liderem, jeżeli chodzi o przygotowanie turysty do turystyki po Szwajcarii. Mają taki Tour de Switzerland. Ambasada szwajcarska wydaje, w ogóle publikuje całe mapy, całe przewodniki, wszystkie miejsca warte odwiedzenia, jest cała masa, kilkaset punktów w ogóle UNESCO, kilkaset punktów, które są takim historią dziedzictwa kulturowego Europy, które warto tam zobaczyć i naprawdę można ją przejechać dosyć ekonomicznie. Koledzy w tym roku byli na przykład w Norwegii, mówili, że jest przepięknie i cenili sobie, bo cena paliwa była naprawdę super. Więc wyszło im jeszcze taniej niż, albo porównywalnie do tego, co byliśmy na Bałkanach. Więc bardzo sobie chwalili tą Norwegię. Przepiękne klimaty, bardzo. Ale świetne trasy motocyklowe to jest Korsyka. To polecam. To jest bardzo długi wyjazd. On jest trochę kosztowny, ale to jest taki wyjazd, który się zapamiętuje. A ta grupa znajomych to jeszcze sprzed polityki, czy trochę mieszana? I sprzed, i po. Właściwie my się zawiązaliśmy, jak ja byłem prezydentem miasta, więc no ciężko mi powiedzieć, czy to jest polityka, czy nie. Natomiast to, tam nie ma ludzi z polityki. Znaczy, na palcach jednej ręki mogę wymienić może 3 osoby, które gdzieś tam politycznie funkcjonują jako, nie wiem, czy radni, czy gdzieś w strukturach politycznych, ale oczywiście mieszana, tam nie ma tak, że to są członkowie Prawa i Sprawiedliwości. Wręcz przeciwnie, są ludzie z różnych stron, a większość zupełnie niedeklarowana, jeżeli chodzi o poglądy polityczne. Oczywiście wymieniamy się naszymi poglądami, co jest bardzo ciekawe, natomiast de facto jesteśmy kolegami, więc my też pokazujemy, ja zawsze taki byłem, że z każdym można rozmawiać. Naprawdę można rozmawiać z każdym, o każdym, o każdej sprawie, o każdym poglądzie, dlatego że no taki slogan trochę, ale Polska jest jedna, tak? Jesteśmy mieszkańcami tego samego kraju, jesteśmy mieszkańcami tego miasta, wszyscy mamy, jak stoimy w korku, to wszyscy stoimy w tym korku, jak nie ma drogi, to wszyscy cierpimy, że nie ma tej drogi, czy spóźniają się autobusy, albo tych autobusów nie ma. Albo jest fantastyczne wydarzenie, które wszystkich nas dotyka, nie wiem, piłkarze ręcznie wygrywają i wszyscy się z tego cieszymy. Więc to bardziej tak lokalnie, myślę, że ludzie są skłonni do tego, żeby ze sobą rozmawiać. I tak powinno być, to tak powinno wyglądać. Dlatego też taka grupa, bardziej bym powiedział, grupa absolutnie przyjaciół, kolegów, niż grupa jakaś tam związana z interesem. Tylko to tak jak to teraz wygląda, to wszyscy mówią, że to był największy partii, najbardziej się opłaca właśnie... Duopol? Duopol, tak. I
eskalację emocji. Myślę, że one są już tak nabrzmiałe i tak wysoko. Ja nie wiem, ale mogę powiedzieć ze swojego doświadczenia. Ze swojego doświadczenia i tej polityki małej, i tej polityki dużej, gdzie absolutnie, jeżeli idę do studia telewizyjnego i mam przed sobą rozmówców z opozycji, z innych partii politycznych, naprawdę z każdym z tych ludzi rozmawiamy ze sobą i nie ma z tym żadnego problemu. I to jest fakt. I tu nie będę jakoś szczególnie ukrywał, że jeżeli są ludzie z Koalicji Obywatelskiej, oni od razu są nastawieni antagonizująco w stosunku do drugiej strony. No tak jest. Nic na to nie poradzę. Chociaż staram się mieć tam też ludzi, których znam. No przecież jak widzę Stanisława Żmijana w Sejmie, to podchodzę i podaję rękę i wymieniamy sobie jakąś tam krótką rozmowę, ale jest bardzo wielu polityków jakichś takich zaciętych, którzy mówią, że absolutnie nie i będziecie siedzieć. Nie? Co jest śmieszne, bo po prostu człowiek jest człowiekiem. No, każdy ma... Tutaj to ja się zgodzę, tylko że z dwóch stron są przykłady takich osób, które są bardzo zacięte i bardzo agresywne. To prawda, tak jest. Ja nie lubię tego. Myślę, że też Państwo, jak gdzieś tam widzicie moją działalność publiczną, też widzicie, nie lubię przerywać się rozmówcy, nie lubię krzyczeć w studio, nie lubię sytuacji, gdzie wszyscy ze sobą rozmawiają i tak naprawdę nie ma żadnego przekazu. Lubię dyskusje, w których każda osoba ma prawo wypowiedzi, powiedzenia tego, co chce. Ja mogę z nią się nie zgadzać w 100%, ale to na tym polega, żebym ja miał swój czas riposty i mógł powiedzieć, co uważam, a to już widzowie ocenią, czy kto miał rację. A tak zapytam, bo się o tym mówi, że na wizji jest kłótnia, a później poza wizją normalna rozmowa, klepanie po plecach. Czy tak trochę jest taki teatr? Nie chodzi mi tutaj o Ciebie. Wiem, ale to, z obserwacji mogę powiedzieć, że absolutnie bardzo często zdarzają się takie sytuacje, że ludzie się znają ze sobą lata całe, bo są politykami w tym Sejmie przez ileś kadencji, a na wizji oczywiście robią wielki spór, a sobie podają rękę, ale to też powinniśmy wyważyć. To też nie jest tak, że nie wiem, później razem idą na wódkę, tak? Ale to trzeba wyważyć na takiej zasadzie, no, że jeżeli się znamy, jesteśmy na przykład w tych samych komisjach sejmowych, pracujemy ze sobą, ileś tam razy się spotykamy w tygodniu, no to jeżeli ta sytuacja by wyglądała w ten sposób, że nie możemy na siebie patrzeć, to by było nienormalne. To znaczy, to jest też miejsce pracy, ludzie też muszą to zrozumieć. W pracy, w korporacji, w firmie też jak pracujemy, mamy ludzi, których bardzo lubimy, których mniej lubimy, a którzy nam przeszkadzają, tak? No bo mamy z nimi jakieś różnice poglądów, różnice zdań, ale jednak chcemy mieć dobrą relację, jednak chcemy normalnie ze sobą pracować. No, polityka nie jest łatwym zawodem. To mogę od razu powiedzieć, w polityce trzeba mieć twardy charakter, trzeba mieć grubą skórę i to nawet może nie bardziej w stosunku do swojego interlokutora, jakiegoś przeciwnika politycznego tej drugiej strony, ale wszechobecnego hejtu, który jest. No i jak sobie z tym radzić w ogóle? Nie wolno sobie tego wbić do głowy, nie wolno się tym przejmować. Ja zawsze się śmieję, jak czytam hejterskie komentarze. Ich jest niewiele, ale zawsze się zdarza, każdego polityka. Hejterskie komentarze na stronach czy mediów społecznościowych, czy tam pod artykułami, jakieś komentarze i tak dalej, i tak dalej. Po prostu mnie to śmieszy, bo powiem szczerze, że można powiedzieć, że naprawdę, nie wiem, jednostkowe przypadki miałem w swojej drodze politycznej, gdzie spotkałem ludzi, którzy bezpośrednio w twarz mogliby mi to powiedzieć. Są oczywiście przypadki ludzi, którzy podchodzą, bo proszę pana, ja na pana nie głosuję, ale chciałem zapytać, dlaczego to, dlaczego tamto. Jasne, ja jestem zawsze gotowy na taką rozmowę, na rozmowy, na argumenty, natomiast no, taki hejt na zasadzie 8 gwiazdek wam pokrzyczymy, no to tylko świadczy o tym drugim człowieku, no jak on jest pusty. To łatwo tak powiedzieć, że nie bierze do siebie, ale tak naprawdę każdy to bierze do siebie i często... Nie wolno tego zrobić, jeżeli znacie, kto zrobisz, że to weźmiesz, to będziesz żył tym hejtem i będziesz żył z tymi ludźmi, a w pewnym momencie będziesz myślał, że wszyscy tak myślą. No, i sobie wbijesz to do głowy. Ja żałuję, że są ludzie, którzy grają na przykład rodziną, tak? Czyli grają rodziną w polityce, czyli na zasadzie takiej, że mój
przeciwnik polityczny, ma rodzinę, to teraz będziemy atakować jego rodzinę, atakować jego bliskich i tak dalej. To jest haniebne, to jest poniżej absolutnie pasa, to jest poniżej krytyki. Nie wyznaję tego u nikogo, czy to będą moi koledzy z mojej partii, czy to będą przeciwnicy polityczni. Nigdy tak nie powinno być. Odpowiadamy za swoje czyny, a nie za swoje, a nie za czyny naszych rodzin, a tym bardziej, jeżeli ta rodzina jest niewinna, bo ona nie jest w stanie opowiedzieć za nic i hejtujemy dla zasadnego hejtu, żeby tego polityka oblać błotem. Nie? A tak bardzo często się zdarza i to media, jeżeli zaczęliśmy mówić o polaryzacji mediów, bardzo często to próbują doszyć. Ja się zgadzam z takim podejściem do sprawy, bo to ktoś idzie do polityki, to wie, że musi mieć twardą skórę, tak. Ale to nie dotyczy przecież dzieci. To nie musi twoje dzieci i twoja żona odpowiadać za to, że ty wybrałeś taką ścieżkę zawodową. Oni już tak cierpią, o tym co sobie powiedzieliśmy, bo nas nie ma, bo funkcjonujemy w takim życiu, w jakim funkcjonujemy. Nie każdy chce widzieć, nie wiem, swojego męża na plakatach, czy w telewizji, czy swojego tatę, tak? Na tej zasadzie, a to jest taka nasza praca, no i ja to rozumiem, ta polaryzacja, ona schodzi coraz niżej, dzieciaki w szkole i tak dalej, każdy o tym rozmawia, natomiast to się wynosi z domu. I bardzo często tak jest. Ale trochę się też zaciera granica, jeśli na przykład rodzina też pracuje w spółkach Skarbu Państwa, bo tam jest taki pośredni, bezpośredni wpływ i to jest ten trudniejszy temat, prawda? I co jest jedna rzecz, jeśli są ataki w ogóle bezpodstawne, bo ktoś ma kompetencje, jakieś tam inne rzeczy, a zupełnie inaczej się tego nie ma. Ale przez to, że ten język taki się robi agresywny, drastyczny, tak. Ta granica się zaciera i mi się wydaje, że dużo osób się w tym gubi. Ale i traktuje takie same... Ja ci powiem tak, dzisiaj to jest bardzo modne i opozycja to absolutnie wykorzystuje. Ja mogę podać dziesiątki przypadków z dnia dzisiejszego, na przykład samorządowych, jak to politycy opozycji się krosują, będąc prezydentami miast i jedni u drugich w spółkach zasiadają, jak to krosują się ze swoimi znajomymi, którzy z różnych stron Polski zasiadają w spółkach, to jest w Białej, to jest w innych miejscowościach. Natomiast oni pokazują, że no ale dobrze, ale twoja rodzina. Ja miałem taki atak też, pamiętam w Polsacie, chyba od pani Dasiu Pichowicz, która mi tam zarzucała, że moja żona w spółkach Skarbu Państwa jest, która absolutnie nie jest, bo zrezygnowała jako pierwsza ze spółki Skarbu Państwa, a trafiła do spółki Skarbu Państwa, gdy ja byłem prezydentem, nie byłem posłem, nie byłem w polityce, a trafiła tam właśnie dlatego, że miała kompetencje, ponieważ miała egzamin państwowy, miała MBA, który de facto jakby po raz drugi potwierdzał jej kompetencje do zasiadania w spółkach i przygotowanie ekonomiczne. Otwarty przewód doktorski z ekonomii co do spółek. Natomiast absolutnie, gdy pojawiła się taka sugestia, że to ma być ze strony innych ludzi widziane źle, ta rezygnacja nastąpiła, zresztą mieliśmy taką uchwałę partyjną, gdzie to zrobiliśmy, ale ja wszystkich mogę od razu przestrzec, że to nie jest tak, że w tych spółkach, no może są tacy, którzy zarabiają wielkie pieniądze, akurat Renata Kołowielczuk wtedy pracowała, więc dojeżdżała do Wrocławia, z którego mniej więcej miała 1500 zł, więc no to tak wyglądały spółki Skarbu Państwa i taka przygoda, natomiast niewątpliwie jest to jakieś tam doświadczenie zawodowe, jeżeli ktoś się w tym chce realizować. Ja jestem zupełnie przeciwny temu, żeby sekować właśnie rodziny, bo no cóż ma zrobić ta osoba, jeżeli ona na przykład działa w takiej branży, prawda? I funkcjonuje, a jej mąż jest politykiem, no bo wszedł do tej polityki. Więc czy żona jest politykiem? No to można każdą dziedzinę powiedzieć, a powiem szczerze, że jak byłem prezydentem miasta, nie chciałem nigdy, żeby moja żona pracowała tutaj w jakiejś instytucji miejskiej czy instytucji państwowej w mieście, żeby właśnie nie narażać się na pogląd nepotyzmu, gdzie ja jako prezydent, no nie wiem, swojej żonie gdzieś tam coś załatwiałem i byłem zawsze daleki od tego, dlatego to była taka praca tak daleko, że wiele lat prowadziła swoją działalność i na swojej działalności była, zresztą do dzisiaj lody mojej żony. Bardzo wielu ludzi wspomina bardzo dobrze, że ta lodziarnia funkcjonowała pozytywnie i wspominają ludzie, że wracają do niej wielkim sentymentem. Ostatnio w tej sprawie czytałem artykuł Jawny Lublin,
Tak. A propos właśnie inicjatywy mieszkaniowej Południowe Podlasie. Mhm. I tam też teza postawiona. Tak, no ale ta teza była, ja to mówiłem temu redaktorowi, że to wszyscy to wiemy. Ta teza była postawiona dlatego, że ja kandyduję, że pojawił się taki przeciek, że niby Stefanik to będzie jedynką z tego okręgu. No w związku z tym od razu poszedł atak. Bardzo się z tego śmiałem, bo wiedziałem, że tą jedynką nie będę i nie było takich kalkulacji. Natomiast redaktorowi powiedziałem od razu, że moja małżonka jest w spółce, która jest spółką samorządową i z ramienia samorządowców jest w tej spółce. I bardzo się cieszę, że wójt, który ma udział w tej spółce, docenił ją, to grupa wójtów, nie jedna osoba, kilku wójtów doceniło ją i tam ją desygnowało, więc moim zdaniem to tylko szacunek dla niej, że jako mama trójki dzieci jeszcze się jest w stanie rozwijać zawodowo, pracując w gminie, reprezentując tą gminę w tej Radzie Nadzorczej. A w jakiej gminie pracujesz? Sosnówka. A więc dojeżdża codziennie godzinę do pracy. Właśnie w imieniu tego, co mówiłem wcześniej, że nie chodzi mi o to, żeby mieć fajne, wygodne prace i być postrzeganym na zasadzie takim, że ktoś komuś coś załatwił. Jest to gmina, która jest 40 km od naszego domu, mniej więcej. A to skąd akurat tam praca? Tam była oferta pracy, tam Renata zgłosiła swój akces, bo to był moment, gdy zakończyła macierzyństwo. A więc byliśmy w takiej sytuacji, że no, ona też jest osobą ambitną i aktywną. Ja to się śmieję, że ona cały czas się uczy, bo cały czas dodatkowe studia, dodatkowe działalności czy wykłady, które prowadziła, to są jakby takie rzeczy, które sobie dorzuca. No i stwierdziła, że skoro jest oferta pracy, to ona się tam zgłosi, porozmawia. Dzisiaj się śmieję, bo jak rozmawiam z wójtem, to mówię, że to jest jej najlepszy pracownik. Ja mówię, ty nie mów tak pod kątem mnie, bo to absolutnie będzie w drugą stronę. Ale jest bardzo z niej zadowolony, więc no to już jego rola, dlaczego tak to widzi, dlaczego ona się tam sprawdza, a ona się bardzo cieszy, że może pomagać gminie i funkcjonować w gminie razem z innymi ludźmi. Natomiast no, takim najważniejszym, koronnym projektem, który jest dzisiaj przed nią, mam nadzieję, że to się zakończy już w tym roku, to jest doktorat. A z czego się doktoruje? Z ekonomii. I tam jest zarządzanie spółkami. De facto to jest tak trudny temat, że ja nawet Ci nie jestem w stanie tego powtórzyć, ale w ogóle chodzi o kompetencje Rady Nadzorczej w stosunku do organów zarządzających, a więc prezesów spółek w ramach, w konsekwencji nowej ustawy o spółkach Skarbu Państwa, jak ona zmienia te kompetencje, jak te kompetencje przebiegają, co może Rada Nadzorcza robić, a czego nie może, a za co odpowiada tak naprawdę Rada Nadzorcza, za co prezes odpowiada i gdzie te kompetencje się łączą, bo Rada Nadzorcza, reprezentując zgromadzenie wspólników, no też ma odpowiedzialność za tych akcjonariuszy, którzy powierzyli tym członkom Rady Nadzorczej te funkcje, więc no, bardzo taki specyficzny temat. Może zrobić jeszcze, ale ciekawe. Więc polecam tu rozmowę z moją żoną. To jest ekonomiczne zagadnienie. Tak, to się łączy trochę prawnie, trochę ekonomiczne. Ona musiała zrobić badania, zrobiła badania na tym etapie, co ja pamiętam, bo tu nie chcę teraz oszukać, jak to będzie docelowo. Być może tych badań będzie więcej na 100 spółkach Skarbu Państwa i nie spółkach, przepraszam, 100 spółkach, 50 Skarbu Państwa, 50 prywatnych, żeby też porównać to, jak to się dzieje w akcjonariacie prywatnym, a jak to się dzieje w akcjonariacie Skarbu Państwa, więc no, te badania trwały dosyć długo, bo to była taka duża ankieta, którą musiały zarządy, prezesi spółek, rady nadzorcze wypełnić, oczywiście dobrowolna, kto chciał, a nie jest to łatwe, bo ludzie mają swoje rzeczy, więc nakłonić ich, prosić ich o to, no zrobiła kawał roboty, nie? Przebadała prawie pół Polski pod tym kątem, więc myślę, że to będzie ciekawy doktorat. Jest już po egzaminach, które do doktoratu prowadzą, więc wszystkie zdane. Piątkę, gratuluję, żono. Bo się starała, tak, z małymi dziećmi na ręku, bo to z Dominikiem na ręku. Uczyła się do tych wszystkich egzaminów. A w związku z tym, no tak jak powiedziałeś, można kogoś hejtować i ja tak uważam, że ludzie, którzy nie mają kompetencji, nie powinni brać się za daną robotę, ale jeżeli ktoś ma kompetencje i tylko dlatego jest hejtowany, bo mąż jest posłem czy politykiem, no to jest absurdalne. Prawda. Znaczy, dla osoby takiej postronnej,
to nie jest znaczy, która się nie zagłębia, to ona nie rozróżnia. To tak chodzi, znaczy ja się kiedyś śmiałem, że gdybyśmy dzisiaj zapytali Bielczanina, który będzie tutaj przychodził po naszych ulicach, czy mieszkańca Chełma, czy mieszkańca Zamościa, wymieni radnych z twojego miasta, to nie będzie w stanie wymienić wszystkich radnych, a jeszcze prostsze pytanie, a ilu tych radnych jest? Więc to pokazuje też, jaką pracę my jako społeczeństwo, społeczeństwo obywatelskie, powinniśmy wykonywać wśród młodzieży, wśród młodych ludzi, gdzie jak najwięcej powinno być tego typu lekcji, tego typu spotkań uczących obywatelskości, uczących odpowiedzialności, ale z drugiej strony, żebym ja był za coś odpowiedzialny, to ja muszę wiedzieć, jak to chodzi, na jakiej to jest zasadzie, jak się odbywają wybory samorządowe, co to są wybory samorządowe, na kogo ja wtedy głosuję, co to są wybory parlamentarne, jakie są ordynacje, czym one się różnią, a dlaczego są takie, a nie inne, ilu tych posłów jest, co oni mogą zrobić, a ilu senatorów, co oni mogą zrobić, jakie są kompetencje prezydenta, premiera, rządu i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to są tematy, dla mnie to są tematy bliskie, bo ja jestem politologiem z zawodu, ale wiem, że dla większości ludzi to jest po prostu wielka nuda, oni nie chcą tego, ale przynajmniej w tej mikroskali, bo decydujemy o sobie, a tak naprawdę wybieramy ludzi, którzy będą decydować o nas, żebyśmy mieli tą świadomość i żeby odpowiedzialny głos oddać, trzeba w tym uczestniczyć. Dlatego też namawiam wszystkich do uczestnictwa w referendum. W referendum, które będzie teraz. Te cztery pytania to są naprawdę ważne pytania. Można dzisiaj sobie w duchu odpowiedzieć, że oczywiście nie chcemy wyprzedaży spółek Skarbu Państwa, że oczywiście nie chcemy podniesienia wieku emerytalnego, że nie chcemy zlikwidowania zapory na granicy, że nie chcemy tutaj wpuszczania nielegalnych migrantów, tych przymusowych relokacji, które proponuje Unia Europejska, ale tym możemy sobie w duchu powiedzieć. Natomiast jak pójdziemy na referendum, zagłosujemy w tym referendum, to szanowni Państwo, ono jest ważne dla każdego przyszłego rządu. Dla każdego. Nieważne, czy będzie rządził PiS, czy będzie rządziła Platforma Obywatelska, każdy będzie zdeklarowany, ponieważ tak mówi Konstytucja, że to naród może zdecydować w referendum właśnie o tym, jaka ma być polityka. Oczywiście. Jestem jak najbardziej za referendum, za głosowaniem, tylko nie do końca mi się podobają w taki sposób sformułowane właśnie pytania. Mhm. Bo one są tak naprawdę jednostronne, jeśli ktoś sensownie się... Tak, ale jeżeli ty, Maciek, już sobie dzisiaj odpowiadasz na te pytania, tak? No bo rozumiem, że odpowiadasz w ten sposób, być może chciałbyś inne pytania, być może chciałbyś inne tematy w tym referendum, tak? Do zadania. Tylko, że przypomnę ci, że referendum, które zostało teraz zwołane, to jest referendum, które przegłosował Sejm. W związku z tym każda partia mogła zgłosić inne pytania. Mogło być głosowanie, mogła to wygrać, mogła to przegrać, różnie mogło być, prawda? Natomiast te partie nie zgłosiły innych pytań referendalnych, bo przynajmniej ja nie pamiętam, nie przypominam sobie, żeby jakakolwiek partia, jakiekolwiek ugrupowanie polityczne zgłosiło inne pytania w referendum. Oni głośno mówią o tym, jak my już tego referendum wprowadzamy w życie, natomiast nigdy tego nie zrobili. Co ciekawe, największą hipokryzją dla mnie osobiście to było głosowanie w Komisji Ustawodawczej, której też jestem członkiem, gdzie pani poseł Joanna Mucha z naszego województwa, reprezentująca Polskę 2050, zgłosiła, że tak, referendum ok, ale 11 listopada. Nie teraz, ale zróbmy 11 listopada, no to w takim razie halo. No albo w ogóle nie chcecie tego referendum, odrzucacie tego referendum, albo tak naprawdę jesteście za tym, ale nie róbmy go w tym terminie. A co by oznaczało zmiana terminu? Zmiana terminu oznaczałaby, że państwo polskie musiałoby wydać ponad 70 milionów złotych na to, żeby przeprowadzić referendum w innym terminie, ponieważ jeżeli mamy wybory i robimy je w trakcie wyborów, to koszt druku kartki to są 3 miliony złotych. Wszystko zgoda. Tylko 70 milionów złotych. Dużo, mało, to wszystko zależy, prawda? Tak. Tak, tylko to są tematy, na przykład tylko jedną rzecz poruszę, bo czy chcemy, żeby był ten wiek emerytalny, żeby później przychodzić na emeryturę? Oczywiście, że nikt by nie chciał, tylko że to jest coś za coś, prawda? Mhm. Mamy starzejące się społeczeństwo i gdyby to było, chodzi mi o na przykład później referendum, prawda? Tak. Zrobić jakąś taką akcję informacyjną dla społeczeństwa, jakie są koszty, z czym to się wiąże. Ale widzisz, właśnie teraz ci, którzy uważają, że ten temat powinniśmy rozwijać, to jest ten moment. Zobacz, masz kampanię wyborczą. Ja wiem, że to jest bardzo mało czasu. Ale no dlaczego mało czasu? Mówimy o tym już praktycznie 3-4 miesiące. To nie jest mało czasu. Moim zdaniem ludzie już mogą być nawet zmęczeni tematem
W związku z tym uważam, że każda partia polityczna, która uważa, że okej, wiek emerytalny, jeżeli nie będzie podwyższony, no to będzie się z czymś tam wiązało. Jeżeli będzie taki, jaki jest, to się wiąże z taką i taką sytuacją społeczną. A jeżeli będzie obniżony, no to się wiąże z jeszcze jedną sytuacją społeczną. Okej, i każdy ma argumenty, każdy ma, przypomnę ci, czas antenowy w mediach, w telewizji, w radio, w prasie. Każdy ma dzisiaj ten temat, bo jest kampania wyborcza, więc on też może go artykułować, tylko zauważ, że to się nie dzieje. Nie ma tej rozmowy. My mówimy bardzo prosto. Nie będziemy przymuszać ludzi, żeby dłużej pracowali, ale my chcemy ludziom dać ofertę, że mogą, jeżeli by chcieli. Jeżeli ktoś chce, to się nazywa efektywny wiek emerytalny, który w Polsce się de facto zwiększa. De facto będzie się zwiększa. Byśmy byli hipokrytami, gdybyśmy mówili, że nie. Bo jest bardzo wiele osób, które przechodzą na emeryturę, ale dodatkowe działalności mają, dodatkową pracę. A jest bardzo wiele osób, które na przykład w swoich firmach mają już wiek emerytalny, ale nie chcą odejść na ten wiek emerytalny. Ja znam bardzo wiele nauczycieli, na przykład, jeżeli już na przykład w tą stronę idziemy. Bardzo wiele osób znam na stanowiskach kierowniczych, którzy pracują w danej branży i na przykład jeszcze są w stanie pracować rok czy dwa. Bardzo wiele osób znam, którzy mieli pracę no, tak zwaną przy biurku, jak to mówimy, czyli ta eksploatacja tego człowieka była de facto intelektualna, a nie fizyczna. Ale też znam bardzo wiele osób, które pracują ciężko fizycznie i one nie wyobrażają sobie, jak mają jeszcze kolejne, przypomnę, w stosunku do kobiet to było 7, a w rolnictwie to 12 lat dalszej pracy robić. To są te tematy. Przypomnę ci, że jak zwiększane było referendum za rządów Platformy i PSL-u ustami Kosiniaka-Kamysza, to wtedy Solidarność zebrała kilka milionów podpisów pod referendum nad sprawą wieku emerytalnego. Pod referendum. Wiesz, co się z tym stało? Zostało to zmielone. Zostało to zmielone. Tylko Prawo i Sprawiedliwość, i tu trzeba przyznać, i SLD Zaleska Millera poparło to w Sejmie. Co ciekawe, SLD Zaleska Millera poparło to w Sejmie, żeby było referendum. Nie wiem, czy pamiętasz, jesteśmy, jak już powiedzieliśmy, ojcami małych dzieciaków, ale było przecież zbieranie podpisów i to już było zbieranie podpisów społeczne pod akcją referendum w sprawie sześciolatków. Przecież Tusk zrobił akcję pod tytułem wszystkie sześciolatki automatycznie do szkoły. Rodzice nie mieli żadnego wyboru. Miałeś tak zrobić, koniec. I później cierpimy na tą kumulację roczników, co się wydarzyło w zeszłym roku. Więc były podpisy, był chyba milion podpisów zebrane przez organizacje społeczne i co z tym zrobiono? Zmielono. No wiesz, no to ja się wtedy pytam, no bo mówisz o tym duopolu, no to gdzie jest obywatelskość? Nie? Znaczy, według mnie to się wpisuje w trend takiego spłaszczania różnych zagadnień, prawda? Bo mamy kawę, żeby nie było, że nic nie ma. No ja już wypiłem, ale tak jak ci mówię, że teraz widzimy trochę polityków z każdej strony bardziej rzucanie hasłami niż merytoryczna dyskusja jakkolwiek temat. I na pytanie referendalne, czy chciałbym więcej zarabiać? Oczywiście odpowiem tak, prawda? Ale gdybym musiał na przykład dwa razy więcej pracować, no to może bym się zastanowił. Jasne. No, tylko... I chodzi o to, że ktoś mówił ostatnio, że już teraz w kampanii wyborczej nie można rozmawiać merytorycznie, tylko się rzuca hasłami. Ale to jest wynik moim zdaniem, nie, tutaj się skupiamy na referendum. Teraz mówimy o kampanii. To nie jest przyczynek polityków, którzy nie chcą rozmawiać merytorycznie, to jest wymóg mediów, moim zdaniem, i słuchacza po drugiej stronie. To znaczy mamy społeczeństwo obrazkowe, które de facto jest takim YouTube'owo-TikTokowo-Facebookowym społeczeństwem. W związku z tym jest krótka informacja. Zauważ, że portale społecznościowe, a inaczej jeszcze portale internetowe, duże portale, jak Państwo byście czytali jakiś artykuł, na górze zawsze macie na górze strony napisane przeczytasz 1,5 minuty, przeczytasz 3 minuty, przeczytasz 2 minuty, tak? Dlaczego to jest tak napisane? Dlatego, że jak człowiek zobaczy, że to jest wielki elaborat, to przestaje czytać. Czyta tylko nagłówki. My się sami wykluczamy z tego, żeby wejść głębiej w informacje. Dlaczego? Dlatego, że tych informacji mamy tak dużo. Według badań amerykańskich człowiek, który ma smartfona, a
pewnie być może Państwo też to na smartfonie oglądacie, i jest podłączony pod media społecznościowe, dziennie dostaje od 5 milionów, nawet rekordziści, do 20 milionów informacji. 20 milionów bodźców. To jest coś nieprawdopodobnego. Ludzki mózg nie jest w stanie zarejestrować tych informacji, nie jest w stanie tych informacji przetworzyć. W związku z tym, tworząc później strategie kampanijne, tworząc kampanie wyborcze, musisz daną informację powtórzyć wielokrotnie. Na przykład już Ty to zauważyłeś i będziesz mówił, Boże, setny raz o tym samym mówią, ale jest jeszcze wielu innych wyborców, którzy tego w ogóle nie zauważyli. W ogóle im się to nie skleja, że dana partia ma taką czy inną politykę. Nie wiem, Marsz Miliona Serc, tak? Sobie weźmy. Prawo i Sprawiedliwość, Bezpieczeństwo, tak? Po to są te informacje tak robione. I to analitycy, w ogóle się nowe zawody pojawiły, analiza mediów i tak dalej, internetu, tym się socjologowie też zajmują. Po analizie widzą, że to są niestety tak krótkie komunikaty, ponieważ one są nie do przyjęcia przez odbiorcę. No cóż z tego, że ty napiszesz książkę, jak jej nikt nie przeczyta? Na szczęście jeszcze jakieś książki są czytane. zachęcam. Ja co prawda już odszedłem troszeczkę od książek papierowych, a więc czytam je na Kindlu. A czasami też na tablecie mi się da, ale czytnik e-booków polecam, bo nie psuje tak wzroku do wieczornego czytania. Mogę ją spakować. Głowo, teraz tylko słucham, bo dużo są podejrzeń. I podcasty. Tak, to co powiedziałeś o podcastach, ja jestem za, bo jestem też fanem podcastów. Jeszcze cały czas mam, nie wiem czy to mogę w ogóle reklamować, ale audiotekę mam wykupioną cały czas, więc słucham podcastów i bardzo lubię. Jak jeżdżę samochodem, bardzo często wracam w nocy gdzieś z Sejmu, czy jadę pociągiem. Jeżeli nie przygotowuję się do audycji, to bardzo lubię słuchać podcastów, które są w odcinkach. A więc świetne seriale na podstawie książek, czy w ogóle słuchowiska. To jest coś fantastycznego. Bardzo mnie relaksuje, bardzo mnie odpręża. Jest to lepsze, polecam Państwu, lepsze niż nie jeden film, nie jeden serial ze streamingu. Albo bardzo często jak na podwórku coś robię, to wtedy mam słuchawki na uszach i to mnie strasznie odpręża. A, tak zapytam, jak to w ogóle się stało, czy zainteresowałeś polityką, że wszedłeś do polityki? Wiesz co? No, studia może na tym zrobiły. Jak wybierałem studia, nie wiedziałem, jakie studia wybrać. Bardzo było to dla mnie takie niewiadome. Wiedziałem, że muzyka to jest moja taka pasja, ale to nie będzie jakby mój zawód, czyli nie pójdę do liceum muzycznego, a później nawet do konserwatorium. I szukałem jakiegoś pomysłu. Zawsze w moim domu była obecna polityka. Ojciec Solidarności, dziadek w AK. No zawsze rozmowa o polityce, wolna Europa, wiesz, a wtedy byłem bardzo mały, nie? I tak każde święta i tak dalej, rozmowy Polaków. I to jakoś tak mnie skłaniało, że ja się zawsze interesowałem tą polityką. Później, już będąc w liceum, wiedziałem, że jest taki zawód jak politolog, czyli ktoś, kto się zna na tej polityce, albo opisuje tą politykę. I stwierdziłem, że to jest to, że to jest coś dla mnie, że to mnie ciekawi, bo ciekawi mnie świat. Że to jest zawód, który de facto dotyczy nie polskiej polityki, tylko ogólnie mechanizmów politycznych, które zachodzą w polityce i na świecie, geopolityki, różnego rodzaju zjawisk, które dzisiaj mamy. I dlatego te studia. A jak skończyły się studia, musieliśmy wtedy, pamiętam, na studiach zrobić praktykę zawodową. Na każdych studiach, każdy gdzie tam sobie studiuje, to zależy od kierunku, to ma jakąś praktykę. Jak jesteś na obozie, to musisz na szkole zrobić itd. No i wtedy było tak, że ja studiowałem w Warszawie, w związku z tym było bardzo dużo tych ruchów młodzieżowych, tam od lewicowych, po liberalne, po centrowe. I mieliśmy takiego kolegę z takiego ruchu Młodzi Konserwatyści. I wtedy on nam zaproponował, że może nas włączyć do działań w Klubie Parlamentarnym Prawo i Sprawiedliwość. Prawo i Sprawiedliwość wtedy, to było przed 2005 rokiem, miało zawiązać, jak wiesz, popis,
a więc naprzeciwko klubu PiS-u był klub Platformy, dyrektorzy obu klubów chodzili razem na obiady, politycy ze sobą rozmawiali, Tusk obiecywał, że zrobi wspólny rząd z Jarosławem Kaczyńskim, no i wszystko ładnie, pięknie. I my wtedy się włączyliśmy w te praktyki, to myśmy działali. Ja pamiętam, jak Platforma się tworzyła i tworzył się PiS w końcówce moich studiów, to część moich kolegów w ogóle ze studiów tworzyła Platformę, poszła do Platformy, a my poszliśmy do PiS-u. Wtedy dyskusja w Polsce nie polegała na tym, że się obrzucamy błotem, tylko dyskusja w Polsce polegała na tym, że okej, Lech Kaczyński, który był takim bardzo silną osobowością, mocnym ministrem sprawiedliwości w rządzie Buzka, był takim szeryfem i przedstawiany jako szeryf, że będzie silne prawo, że w końcu ukrócimy złodziejstwo i tak dalej. Pamiętasz, afera Rewina, Polacy mieli tego wszystkiego dosyć. Natomiast Donald Tusk z Janem Rokitą i wtedy jeszcze marszałkiem Płażyńskim, Olechowski, przedstawiali się jako ci liberałowie, tak? Liberalna gospodarka, niskie podatki, 3x15, to zmielone zresztą. To są te podpisy, które były zbierane, to oni się tak jawili. Część ludzi, która stawiała na gospodarkę, część ludzi, która stawiała na prawo, uważaliśmy, że to będzie idealne połączenie. No stało się, jak się stało. Tusk nie wytrzymał ciśnienia, przegrywając z Lechem Kaczyńskim prezydenturę w Polsce. Później absurdalne w ogóle tworzenie koalicji przy mediach, więc to już wiadomo było, że z tego nic nie wyjdzie. I wiele książek powstało na ten temat, więc polecam dla zainteresowanych, bo to już jest tam historia. No i tak trafiłem do polityki. I tak zacząłem. Później zostałem już w tym klubie, my wtedy działałem oczywiście w kampanii wyborczej i tak dalej, żeby się utrzymać, to też następna ciekawostka, pracować w kampanii wyborczej. Ja już byłem po studiach, więc już nie miałem tego kredytu studenckiego. Żeby utrzymać się w Warszawie, musiałem wynajmować mieszkanie. W związku z tym z pracy, którą miałem wcześniej i doświadczenia w Stanach, nawet z pracy w restauracjach, postanowiłem, że będę wieczorami pracował na rynku Nowego Miasta, w restauracjach, a w dzień pracował w kampanii. No i tak to A jak tak to funkcjonowało. Twoje oczekiwania się zderzyły z rzeczywistością bycia politykiem? Co się, że tak powiem... To było tak na miękko, że jakby nie miałem takiego zderzenia. Młody wchodzi w politykę. No tak, ale ja wchodziłem, wiesz, na zasadzie takiej pracownika klubu. No radny wtedy byłem, tak, no, już później byłem radny. Ja pamiętam, słuchaj, to nikomu tego nie mówiłem, ale ja 3 razy, pamiętam jeszcze Tomkowi Dudzińskiemu, odmówiłem wejścia do polityki. Znaczy do wejścia do takiej polityki bezpośrednio. Ja mówię, słuchaj, no kurczę, no tam są lepsi pewnie i tak dalej. Nie, ja dziękuję jeszcze za mowy i tak dalej. On mnie bardzo prosił, wtedy wszedłem tutaj. Wtedy robiliśmy pierwszą kampanię wyborczą, taką samorządową. Adam Abramowicz był naszym kandydatem i de facto to była kampania, która była najbliższa dla niego, żeby zdobył fotel prezydenta, 192 głosy. Adamowi zabrakło. No wydaje mi się, że on tą wygrał kampanię jednak. No ale tak wyszło, jak wyszło. No i wtedy byliśmy radnymi. Mieliśmy klub radnych Prawa i Sprawiedliwości w Białej Podlaskiej, 6-osobowy, mega dynamiczny. Bardzo dużo zgłaszaliśmy wniosków, dużo uchwał, poprawek i tak dalej. Adam wtedy był tak mocno też zaangażowany. On później wystartował do Sejmu. Ja odmówiłem startu do Sejmu, bo też mi proponowano, ale powiedziałem, że są inni kandydaci. Jakby zawsze chciałem, wiesz, czuć swoje miejsce. To też nie, do polityki takiej trzeba dojrzeć. Ja uważam, że jestem dzisiaj na etapie, gdzie za mną są świetne lata bycia radnym, to jest bardzo potrzebne, radnym miejskim. Później to pomogło mi w byciu prezydentem miasta, bo rozumiałem Radę Miasta. Ja w przeciwieństwie na przykład do dzisiejszego prezydenta, ja miałem cały czas większość w Radzie. Miałem cały czas większość w Radzie przez całą kadencję, mimo tego, że tam wchodziły różne ugrupowania i wcale Prawo i Sprawiedliwość nie było największym klubem. Ale z radnymi trzeba umieć rozmawiać. Nawet jak te poglądy ich mogą być inne, dlatego że, tak jak mówię, lokalnie wszystko jest do dogadania i wszystko można połączyć. Później pomogło mi to w byciu marszałkiem, zobaczyłem już taką zupełnie inne spojrzenie na całe województwo i zawsze dążyłem do tego, że nie możemy być pomijani jako region, nie możemy być pomijani jako Biała Podlaska, jako bardzo duży region południowego Podlasia, mam na myśli Parczew, Radzyń, jako te trzy duże powiaty,
i razem z powiatem grodzkim, miejskim, a to się przez lata działo. To wszyscy boleją, kogokolwiek byś nie zapytał. Wszyscy wiedzą, że to ciążenie jest u nas bardziej na Warszawę niż na Lublin. Ale dlaczego tak się dzieje? No dlatego tak się dzieje, że nie ma tego spoiwa. Nie? My nie czujemy obecności tego Lublina, siedziby naszego województwa tutaj. No i później na posła. Ja chciałem po prostu zrobić dobrą kampanię, a wcale nie liczyłem na to, że tym posłem zostanę, że tak wyjdzie. No ale dzięki Państwu ten mandat dostałem. W związku z tym to już była ta inna polityka, no już co innego. A czy tak długo właśnie bycie politykiem, czy jakoś to nie... Czy czasami nie masz jakichś takich odczuć bezsilności, bo to też nie masz takiej pełnej sprawczości. Są rzeczy, które byś chciał zrobić, nie możesz. Oczywiście, że największe zdarzenie z bezsilnością to było po tym, jak jesteś prezydentem miasta, gdzie od którego wszystko zależy. Znaczy, to jest olbrzymia, to jest największa władza. To absolutnie prezydent miasta, myślę, że bardziej niż wójt, dlatego, że on ma nad sobą jeszcze starostę, więc różnica tych kompetencji jest, ale prezydent miasta grodzkiego, miasta na prawach powiatu, tak? Czyli jesteś prezydentem i starostą, bo te dwie rzeczy trzeba rozróżniać, w jednej osobie absolutnie masz pełnię władzy i masz poczucie sprawczości, od której wszystko zależy. Oczywiście, no to jest kwestia budżetu, pieniędzy, tam różnych sytuacji. Ja uważam, że dzisiaj samorządowcy, wszyscy, którzy dzisiaj są w tej kadencji, to są w czapku urodzeni, znaczy nigdy w historii nie było tyle pieniędzy w samorządach. Każdy, kto mówi inaczej, jest po prostu kłamcą. Nigdy nie było tyle środków na inwestycje, a ja marzył o tym, żeby mieć takie pieniądze, jak dzisiaj my przeznaczamy na inwestycje. Natomiast to jest olbrzymia sprawczość, a w momencie, gdy trafiasz do Sejmu, no to naprawdę jesteś 1460. No, jeżeli nie jesteś premierem i nie jesteś ministrem, tym konstytucyjnym, no to de facto twoja sprawczość jest ograniczona, w związku z tym musisz znaleźć na siebie pomysł. A więc druga sprawa, że jesteś częścią partii i musisz głosować tak jak partia. To jest naturalne. To jeszcze bardziej tak, ja bym czuł jeszcze większą frustrację często. Brak częstości, brak odpowiedzialności za działania partii, czy taką autonomię, no, ma tylko jeden poseł w Sejmie. Jak on się nazywa? Nie wiem. Mniejszości niemieckiej? Brawo. Bo wszyscy mówią, że Jarosław Kaczyński. Ja mówię, nie, no właśnie, mniejszość niemiecka. Dokładnie tak. To poseł Gala. To jest poseł, który jest mniejszość niemieckiej. Z automatu mniejszość niemieckiego wybiera i on naprawdę może sobie mieć brak odpowiedzialności za wszystko. Ale według mnie to jest tak ciężkie, szczególnie jeśli ktoś jest posłem wiele kadencji, jest częścią partii i musi w dany sposób głosować. Musisz na to widzieć inaczej. Musisz na to spojrzeć inaczej. Jeżeli jesteś częścią jakiegoś ugrupowania, jesteś... Możesz wpływać na to, jak to działa, tak? Tak, jeżeli, bo wiele osób mi, jak byłem jeszcze młodszy, to tak w takich luźnych rozmowach mówiło, no słuchaj, ale nie, no już teraz, ja już słyszałem 20 razy o tym kończeniu się PiSu, tak. PiS już się skończy, trzeba iść gdzie indziej, to tacy ludzie fantastyczni, trzeba gdzie indziej pójść, zresztą Michał Kamiński, wieloletni członek sztabu robiący kampanie wyborcze w Prawie i Sprawiedliwości, później nawet taką książkę popełnił, że koniec PiSu, prawda? Z której nic nie wynikło, PiS dalej trwał. To już 10 lat minęło po tej książce. Wiele ludzi mi to mówiło. Ja zawsze ludziom mówiłem tak, słuchaj, to nie jest tak, że jesteś w danej partii i się podoba 100% wszystkiego. To nigdzie tak nie jest. Bo nawet jesteś w małżeństwie, to czasami z tą żoną się pokłócisz. No, nie ma ideałów, nie jesteśmy aniołami, tak? I to my często podkreślamy. Natomiast, jeżeli jesteś w środku, to ty też możesz nadawać to. To zależy od ciebie. Na ile tacy ludzie jak ty z takimi poglądami będą w stanie nadawać to na pewne sprawy, ale jest coś takiego, że jeżeli ktoś wchodzi do partii politycznej z powodów, nie wiem, jakich pobudek, bo dostanę stanowisko na przykład, albo dzisiaj oni są na fali, to może na coś się załapie, może komuś coś załatwi. No nie, no to ci ludzie od razu powinni sobie powiedzieć, że nic nie załatwią, nic nie zrobią, powinni od razu odejść, bo oni odchodzą pierwsi. Ty czujesz tak wewnątrz tego sprawcy, tak, że jeżeli nie wszedł z powodów... Maciek, jeżeli ja bym nie był w Prawie i Sprawiedliwości z powodów ideowych, nie wierzyłbym w tą ideę, gdzie czasami przeżywam rozczarowanie, tak, no każdy z nas przeżywa, to ja bym dawno z tej partii wyszedł. To dawno bym w niej nie był, ale ja uważam, że to jest jedyne dzisiaj ugrupowanie najbardziej bliskie moim poglądom, które mam. A gdybym tak zapytał, na przykład, jakie tematy,
którymi się zająłeś, że wpłynęły na to, w jaki sposób partia do tego podchodzi, albo twoje sukcesy jako posła? Teraz dla mnie samorządy. Tak, zdecydowanie. Położyliśmy nacisk na samorządy. Ja pamiętam, jak byłem prezydentem Białej Podlaskiej. Wtedy taką długą rozmowę mogłem przeprowadzić z prezesem Jarosławem Kaczyńskim. Otwieraliśmy wtedy pomnik Lecha i Marii Kaczyńskich. Mieliśmy taki obiad, kolację i wtedy mogliśmy sobie dłużej porozmawiać. I ja wtedy panu prezesowi mówiłem, że absolutnie musimy położyć nacisk na samorządy. To znaczy, że realna władza dzisiaj jest w samorządzie. Realna władza w postaci takiej, że dzisiaj poseł, który chciałby zrobić spotkanie, to przychodzi do tego prezydenta, wójta, burmistrza, żeby pożyczyć krzesełka i salę. Ale nie odwrotnie. Czyli tak naprawdę kto rządzi w danym miejscu, tak? I że jeżeli my nie będziemy tych idei przekuwać na samorządy, nie będziemy wchodzić do tych samorządów, nie zainteresujemy się samorządami, to my mamy pół Polski tak naprawdę, a tak naprawdę tych wszystkich mieszkańców, którzy na nas głosują, boją, że coś się zmieni, bo oni nie rozumieją, że rząd coś wprowadza i to im w samorządzie się nie zmieni, tak? Ja mam bardzo często takie rozmowy ludzi, którzy do mnie przychodzą, moich wyborców, którzy mówią, panie prezydencie, a pan już jest posłem, dobra, ale jeszcze tam trzeba by było tutaj te autobusy zmienić, żeby one inaczej jeździły. Ja mówię, no, ale szanowni państwo, to już nie są moje kompetencje. Ja mogę oczywiście pismo napisać do Rady Miasta, zwrócić się do prezydenta miasta z prośbą, z różnymi działaniami, porozmawiać, ale to nie są kompetencje. Ale co mogę zrobić? Mogę lobbować na rzecz tego samorządu, mogę lobbować na rzecz kwestii inwestycyjnych, gdzie bardzo często to się dzieje. Mamy wszystkie przykłady gmin, samorządowców, którzy gdzieś tam czasami na moim Facebooku się wypowiadają pozytywnie, że coś tam się udało zrobić, czy to są wozy strażackie, czy to są jakieś kwestie kół gospodyń wiejskich, czy to są stricte inwestycje infrastrukturalne, gdzie za tym chodzisz, to lobbujesz, to pokazujesz uczelnie wyższe na przykład. Ostatnie tematy, no to mówiliśmy o tych akademikach, otwieraliśmy teraz nową infrastrukturę w AWF-ie, czy obligacje, które bezpośrednio czy z Ministerstwa Nauki, czy od premiera Morawieckiego te nasze uczelnie dostają, no to są tematy, za którymi chodzisz i za którymi lobbujesz, żeby to się wydarzyło w twoim okręgu, bo jesteś za niego odpowiedzialny, bo chcesz, żeby się jak najlepiej zadziało. No, takich rzeczy jest cała masa, wiesz, no mi zależało na tym, żeby Biała Podlaska, mimo tego, że no, Michał Litwiniuk, który ma do mnie telefon, bo ja tego telefonu nie zmieniłem, nigdy do mnie nie zadzwonił ani nigdy nie zapytał o cokolwiek. Raz na sesji Rady Miasta poprosił, żebyśmy razem z Grzegorzem zainterweniowali w sprawie mostu na Krzynie, co uczyniliśmy i dotację dostał na 30 milionów, no, ale niestety tam zapomniał wspomnieć wtedy i mówił, że jak to jest, że rząd nam nic nie daje, tam krzycząc z autobusu Trzaskowskiego, to i tak my chcemy temu miastu pomagać. Ja jestem zobligowany jako prezydent tego miasta, były prezydent tego miasta, że mi to miasto leży na sercu. Tutaj moje dzieci chodzą do szkół, tutaj żyję, tutaj mieszkam, mieszkają moi rodzice, moja rodzina, więc absolutnie inwestycje, które chodząc po mieście i patrzę na te inwestycje, to są inwestycje, które albo zapoczątkowałem, albo skończyłem, albo zaprojektowałem i one dzisiaj się wydarzyły, tak? No, zagłaszenie amfiteatru, rewitalizacja parku, no, to są wszystko inwestycje, które sam zrobiłem. Znaczy tego zagłaszenia nigdy nie było, bo mój poprzednik Andrzej Czapski w ogóle go nie przewidział w projekcie. A dzisiaj mamy amfiteatr, dzisiaj mamy festiwal Bogusława Kaczyńskiego. To są pomysły, które się urodziły najpierw w mojej głowie, a później przeliliśmy to na wydarzenia, tak, kulturalne, bo chcieliśmy, żeby Biała Podlaska, cały czas mi zależało na tym, była znana w Polsce, żeby nie mówiło się, a skąd jesteś z Białej Podlaskiej, a gdzie to jest, a to między Siedlcami a Terespolem. Bo to by było najbardziej fatalne. To są rzeczy i to jest ta sprawczość. Więc jak mówisz, co w partii, to jest ta sprawczość. No i duża ustawa, którą prowadziłem w Komisji Cyfryzacji, a więc ustawa dotycząca druków elektronicznych, a więc tego, że za chwilę państwo będziecie mogli dostawać wszystko na maila, wszystkie druki urzędowe, wszystkie druki bezpośrednie, które są wam potrzebne i będziecie na tego elektronicznie mogli odpowiadać, a jeżeli będziecie chcieli, to ten mail będzie zamieniany w pocztowy druki i będziecie mogli dostać to pocztą, również sądy tam najdłużej, bo wakacje legis sądów to niestety 10 lat, takie szybkie są sądy, mamy wolne sądy, to prawda. Bo opozycja cały czas krzyczy, wolne sądy, te sądy są wolne.
No, więc takich ustaw trochę było, wiesz. Ja bardziej się skupiałem w Komisji Cyfryzacji na tematach i w Komisji Samorządu, bo są takie dwie moje komisje, które są mi bliskie i te tematy są dla mnie bliskie. Ja tak jak słucham, to trochę wewnętrzną obawę, że jak polityk, jestem politykiem przez 10, 12 czy więcej lat, to w pewnym stopniu staje się odrealniony od takich problemów zwykłych Polaków. Wiesz, nie jestem w stanie tego ocenić, bo ja tyle czasu nie jestem. Natomiast jeżeli widzę kolegów, którzy tak długo już są politykami, to czasami tak może być. To znaczy, można ulec bańce, że całe życie jest się posłem czy posłanką i całe życie się spędza w tym Sejmie, całe życie się spędza na różnego rodzaju eventach, tak to nazwijmy, i w pewnym momencie, jak wypadasz z tej polityki, to nie masz pomysłu na siebie. I to jest największy problem. To jest największy problem ludzi, którzy są jeszcze przed emeryturą, ale już mają ten prime tej swojej kariery zawodowej zakończony. No i wtedy bardzo często jest wielki problem, tak? To jest wielki problem. To też jest problem i samorządowców, którzy przez wiele lat pełnili jakieś funkcje, pełnili swoje kadencje. No nawet mamy przecież w swoim regionie takie przypadki, gdzie z wielkiego drzewa ktoś spada z tej gałęzi i nagle się później nie umie odnaleźć i nie wie za bardzo, co ze sobą zrobić. Dlatego ja mam to zawsze z tyłu głowy. Trzeba mieć jakiś pomysł na siebie, trzeba mieć kilka dróg działań, co ze sobą można zrobić, bo jeżeli się tylko skupisz, że jestem w tym Sejmie i będę w nim całe życie, to bzdura, nie? A jak się czułeś, jak przegrałeś wybory tutaj w Białej o reelekcję? Tak myślałem, że mnie o to zapytasz. Ja powiedziałem to dziennikarzom wtedy. I to naprawdę było mega szczere. Tego co bardzo nikt nie wyłapał. Ja dopiero później sobie analizując całą kampanię wyborczą, wszystkie inne rzeczy rozważałem, to powiem Ci tak, poczułem ulgę. Poczułem olbrzymią ulgę związaną z trudną kampanią, bardzo grząską, obrzucaniem błotem, kampanią negatywną i taką próbującą właśnie wbić się na rodzinę, na inne rzeczy i tak dalej. Co uważam, że to było skandaliczne. A z drugiej strony czułem ulgę, bo ja tej pracy poświęcałem praktycznie całe swoje życie. Od rana do późnych godzin popołudniowych, łącznie z sobotami, niedzielami, wydarzeniami różnymi, które są w mieście, jakby chciałem być obecny, łącznie z lobowaniem na rzecz miasta, załatwianiem pieniędzy z różnych instytucji, żeby te pieniądze tutaj się zjawiły, no bo mieliśmy cały czas ten problem, że chcemy budować, chcemy robić inwestycje, no ale skąd? Przypomnę, że nie podwyższyłem żadnych podatków od nieruchomości dla przedsiębiorców, etc., tak? Więc można sobie dzisiaj tak wyobrażając, że samorządy dzisiaj mają tam setki milionów na inwestycje. Miasto Chełm jest tego przykładem, gdzie Kuba Banaszek na inwestycje pozyskał prawie miliard złotych. Miliard złotych. Gdzie ja pamiętam, jak zostałem prezydentem, to w budżecie mieliśmy 5 milionów na inwestycje. 5 milionów zostawił mi mój poprzednik i 100 milionowy dług. Taka była sytuacja Białej Podlaskiej. Wiele osób sobie dzisiaj nie zdaje sprawy z tego. Więc poczucie moje było ulgi. No i oczywiście przegrana nigdy nie jest dobra. Bo przegrana zawsze szukasz, dlaczego tak się stało, co... No właśnie dlaczego. I tak dalej. Wiesz co? Przegrałem, bo wydaje mi się, że... nie miałem już takiego powera do, jak jesteś tym challengerem do wygrania. Jak w pierwszej kampanii zbijałem się z Andrzejem Czapskim, to wszyscy mnie skazywali na przegraną od razu. Znaczy na zasadzie takiej, że on jest taki silny, on tu ma tyle lat, rządzi 16 lat, tu jest cały układ biały, to w ogóle nie ma szans. Z tym wygrać. A ja pokazałem, że się da. Wtedy pamiętam, schodziłem sobie w buty, chodząc od domu do domu i namawiając ludzi do głosowania na mnie w takiej bezpośredniej kampanii. I wiedziałem, że bardzo chcę. To był taki cel dla mnie do osiągnięcia. Natomiast
Ta druga kampania, może ze względu na to, że ona była taka brudna, taka niefajna, ona już nie wzbudzała we mnie aż takich emocji do chciejstwa takiego, nie? Oczywiście tam były błędy po drodze kampanijne, bo to każdy robi błędy. Ja powiem Ci, że dzisiaj, jak się przygotowywałem do rozmowy z Tobą i tak pytałem ludzi tutaj dookoła różne rzeczy, to wiele osób powiedziało, że dowiedziało się w ogóle o Michale Litwiniku w momencie, kiedy go zwolniłeś. Tak, to był pewnie podstawowy błąd, który zrobiliśmy w kampanii, ale niestety on się zachował bardzo nie fair i bardzo nie w porządku, gdzie wielokrotnie mi obiecywał wcześniej, że on nie będzie startował, a później rozpoczął dalej swoją kampanię, nie mówiąc mi, że idzie ją rozpoczynać i to takie były działania, więc powiem Ci szczerze, że ludzi się poznaje też w polityce. Charaktery się poznaje w polityce. To jest wiele, jak się rodzi wiele przyjaźni, wiele ludzi fantastycznych, którzy po prostu w trakcie różnego rodzaju działań ich poznajesz i oni są naprawdę wartościowymi. Tak masz wiele osób, które poznajesz i to są wielkie rozczarowania twoje, czy to są jacyś ludzie, którzy z tobą byli najbliższymi współpracownikami, a później Cię zdradzają. Zdrada w polityce w ogóle jest obecna non-stop. Czy to są ludzie, którzy udawali fałszywych przyjaciół, to też się tak zdaje, ale to Cię buduje, bo nie wolno, czy z wygranej, czy z porażki, nie wyciągać wniosków. Z każdego wydarzenia trzeba wyciągać wnioski i ja uważam, że no, gdybym wtedy nie przegrał, no to dzisiaj nie siedziałbym z Tobą i nie mówił jako poseł. No bo też ta droga życiowa... pewnie prezydentem. Tak, to. Znaczy, najbardziej czego żałuję, to nie przegramy. Absolutnie nie. Najbardziej czego żałuję, to, że nie mogłem dokończyć tego, co rozpocząłem w pierwszej kadencji. A w ogóle rozmawiacie ze sobą czasami? Czy totalnie jesteście jakby dwa wrogie obozy? Znaczy, ja myślę, że on jest wrogo do mnie nastawiony, natomiast ja powiem Ci szczerze, że nie mam z tym żadnego problemu. Podaję mi sobie rękę, wymieniamy jakieś tam przy okazji wydarzeń, które są gdzieś w mieście i jestem w mieście, krótkie zdania. Natomiast one są bardzo takie zdawkowe, znaczy to co powiedziałem wcześniej, znaczy Michał nigdy do mnie nie zadzwonił i nie powiedział, że stary, ale nie wiem, polityka polityką, ale dzisiaj dla miasta nam jest potrzebne to, tamto, siamto. Chcielibyśmy zawalczyć o jakieś inwestycje, chcielibyśmy coś zrobić, chcielibyśmy coś zmienić, tylko to jest na zasadzie, dobra, ja teraz wygrałem i Cię wymarzę gumką. Znaczy to jest takie staranie się wymazania mnie z historii Białej Podlaskiej gumką. Tam cały czas w tej sali, gdzie są obrady Rady Miasta, wisi moje zdjęcie jako byłego prezydenta. No chyba go jeszcze nie zdjęli, nie byłem tam dawno, więc nie wiem, ale chyba jeszcze jest. Natomiast to jest coś takiego, że trzeba pamiętać, że jak się ma szacunek do poprzednika, taki szacunek będą mieli do Ciebie. Znaczy to wszystko wraca. Znaczy wiesz, ja jakbym grałem... Ja przerwę, tylko jedną rzecz powiem, bo dla mnie w tej kampanii najdziwniejsze było to, że on krytykował poprzedniego prezydenta, gdzie sam był wiceprezydentem, tak, i odpowiadał w dużej części za to też, tak, się działo. Tak, prawda? To prawda. Później zmył tą odpowiedzialność, powiedział, że nie, to on tym nie zarządzał, on tylko tymi dobrymi rzeczami, co się wydarzyły, to zarządzał. Prawda jest taka, i to ja to mówię od samego początku, on niczym nie zarządzał, bo de facto chodzi mi tylko na jakieś eventy w stylu Dzień Babci, Dzień Dziadka i tym bardziej przedszkole i jakaś tam szkoła i tyle. A całą edukację zmieniał Haniek Grodecki, który tam był naczelnikiem, więc no tak to wyglądało, tam nie było jakichś nowych pomysłów. Znaczy, no słuchaj, jeżeli my, Michał też zajmował się kulturą, jeżeli mieliśmy akcję pod tytułem, że robimy koncerty na Placu Wolności w wakacje, tak? To jest to mój pomysł, ja to wymyśliłem. Jeżeli mieliśmy Festiwal Bogusława Kaczyńskiego, mój pomysł, ja to wymyśliłem. Wszelkiego rodzaju eventy kulturalne, muzeum, wydanie książek o Albiczuku, projekt Muzeum Ikon, projekt w ogóle rewitalizacji tamtej części i oddania części dla muzeum, sal, żeby tam się były wystawy, gdzie do tej pory tam traktory stały, jakieś tam, wiesz, sprzęty, kosiarki i tak dalej, no w częściach muzealnych, historycznych, co było dla mnie aberracją. Przecież on tego nie zrobił, nie? Nie miał na tyle inwencji, żeby to zrobić. A ja liczyłem,
że po tej drugiej stronie będę miał partnera, który cały czas będzie mi te pomysły też podsyłał, które gdzieś będą. Więc wiesz, no zaznaczenie zupełnie nie czułem, bo jeżeli facet gra w piłkę non stop, łączy nas piłka, biega na te wszystkie mecze i tak dalej, ale nie pomyślał o tym, żeby zrobić pełnowymiarowe boisko sztuczne w Białej Podlaskiej, no bo to znowu mój projekt i znowu pozyskane środki, i to ja jeździłem do Stawiarskiego, który wtedy był wiceministrem sportu, i to zrobiliśmy. Jeżeli ja rozpocząłem projektowanie stadionu i w ogóle powiedziałem, że ten stadion ma być, a Michał się nie zająknął nawet ani razu, żeby zapytać, jak to będzie wyglądało, gdzie te trybuny, co się będzie z tym działo, tylko później przychodzi na prezentację samego projektu, siada w pierwszym rzędzie i myśli, że będę go za to chwalił. No nie, no ja wtedy byłem wkurzony na to, że facet, którego powołuję na swojego zastępcę, który jest moim kolegą, który się ze mną spotykał na urodzinach, na jakichś tam zakończeniu roku, czy nowy rok, czy jakieś tam inne święta okolicznościowe, i znamy się, będąc w opozycji jeszcze wcześniej w Radzie Miasta przez 8 lat, no to będzie coś innego, tak? A ja tego nie czuję, znaczy tego w ogóle nie ma, więc to było moje rozczarowanie. Ale Platforma Obywatelska wtedy uważała, że to jest ich kandydat i oni nie zmieniają kandydata i nie chcą innego kandydata, wiesz, więc to też pokazuje, że będąc prezydentem, ja też byłem gotowy do rozmowy z każdym, tak? To co powiedziałem, ja miałem większość rady, praktycznie całą, bardziej ode mnie z klubu byli opozycyjni wobec mnie, tam Alica Łagowska czy Andrzej Nitychoruk, natomiast większość rady absolutnie była za mną i dzisiaj ci wszyscy ludzie, którzy tam klakierują Michałowi, bo biegają, bo mają jakieś tam stanowiska, no wtedy przychodzili i narzekali, tak? Na tamtą stronę, której dzisiaj są. No, dżentelmeńsko nie będę mówił, co za ludzie i kto. Natomiast to jest dla mnie takie śmieszne, to pokazuje, że to po każdej stronie zawsze są ludzie, którzy są chętni na jakieś tam frukty, ale mniej do pracy. Nie? To teraz trudniejsze pytanie. Gdybyś musiał za coś pochwalić teraz Michała za to, jak sprawuje urząd prezydenta Białej Podlaskiej, to za co byś go pochwalił? Za co bym go pochwalił? Wiesz co, to jest może i chwalenie, ale i nagana, bo z jednej strony mi się to strasznie nie podoba, ale z drugiej strony trzeba mu przyznać jakąś konsekwencję w tym wszystkim. Wydaje mi się, że za taki styl w stosunku do ludzi, ale ja wiem, że to jest jakaś poza, bo ja go znam za dobrze, ale jednak to jakoś medialnie się utrzymuje, tak? Znaczy, wiesz, zawsze uśmiechnięty, zawsze wesoły i tak dalej, i tak dalej. Wiem, że to ludziom już też przeszkadza i ja często słyszę te opowieści, tam jeździmy rowerami i tak dalej, nic więcej. Ale tu bym go pochwalił, że taki jakiś klimat zrobił. No jednak zrobił tą grupę rowerową, która tam kręci dla Białej, niech to będzie. Więc jakbym miał go za coś pochwalić, to chyba za to, że tą pasję jakoś tam przełożył na tych mieszkańców i ci mieszkańcy jednak w bardzo dużej liczbie, ja nie wiem, czy wszyscy jego popierają, nie mam pojęcia, ale jednak w dużej liczbie się gdzieś tam zaangażowali społecznie, o tak to nazwijmy, do takich działań. Natomiast no nie widzę inicjatyw takich, wiesz, które by były nowe, które by były jakieś takie zmieniające nasze miasto zupełnie jakieś na inne tory, co by się działo dalej, nie? To teraz pytanie z innej beczki. Jak nogę złamałeś? Co się stało? A to bardzo prosto, z własnej głupoty. Poszliznąłem się na mokrej płytce i tak prawa noga mi odjechała. Byłem na bosaka, więc prawa noga mi odjechała, lewa niestety podjechała pod spód. Pierwsze moje złamanie w życiu. Pierwsze moje złamanie. No niestety ze skręceniem, ale dobrze się goi, jest okej. Okay. Lekarze na początku. To też jest taka ciekawa historia, bo to sobie zrobiłem w piątek, w sobotę, miałem oczywiście wydarzenia kampanijne, całą niedzielę tak samo, no ale niestety noga jak balon, leżę w domu,
w łóżku, żona oczywiście przyszła, mówi, słuchaj, jedziemy na salon, to trzeba przyświetlić, trzeba zadbać. Ja mówię, Renata, daj spokój, poleżę, trochę lodu przyłożymy, będzie dobrze i tak dalej. No ale niestety przyszła niedziela, ta noga jeszcze większa. Więc ja już mówię, no dobra, no to jedziemy na ten SOR. Pojechaliśmy na SOR, nie wiem, w Białej oczywiście, była godzina 9, może 10. Dzieciaki chyba były z babcią albo z niami, już nie pamiętam, bo chyba poprosiliśmy na nie Dominika, żeby też była. I słuchaj, zajeżdżamy i ja jeszcze mówię, kurczę, tak pusto na tym SORze, nic tu się nie dzieje, to jest niemożliwe, nie? Dali mi wózek, więc Renata mnie na tym wózku wiozła do sali. Okazało się, że pozdrawiam serdecznie, był Grzesio Głowiński. Znamy się jeszcze z Rady Miasta, który był wtedy na SORze. Grzesiek od razu powiedział, no typowe skręcenie. Mówi, słuchaj, to tam jakieś prześwietlenie zrobimy. No to trochę musisz tam w jakiejś tam ortezie. No i będzie dobrze, ale jedź na ten RTG. No ja pojechałem na górę, te RTG. Zrobiliśmy, wracam, już jest cała kolejka ludzi. No czekamy w tej kolejce, doszło do nas. Osób nie wchodzi bez kolejki? Nie, absolutnie czegoś takiego nie było. Znaczy, słuchaj, nawet gdyby była sytuacja, jak ktoś by mnie chciał tam bez kolejki, to w życiu mi się na to nie zgodził, żeby tam iść bez kolejki. Przecież tam byli normalni ludzie. Pani jakaś była z dzieckiem, starsza pani była, już nie pamiętam. Ale naprawdę tam było z 5 osób. No i wchodzę w tej swojej kolejce, wchodzę, już był... lekarz z chirurgii, Krzysio Domański, którego też serdecznie pozdrawiam. No i mówi, słuchaj, to nie jest tylko skręcenie, ja tu widzę złamanie. Mówię, oho, no to ciekawie. Ale mówi, tak się to złamało, że gdzieś tam w pięcie kostka odstrzeliła, ale nie wiem, czy strzałka też ci nie odstrzeliła. No ale nie wiemy, czy nią zadła. Znowu na górę, znowu RTG, znowu powrót, znowu czekanie. No i okazało się, że jest złamanie. Powiedzieli mi, że albo gips taki standardowy, albo ten jest możliwość takiego lekkiego gipsu, ale tutaj nie mają, więc musiałbym to sobie gdzieś prywatnie robić. Natomiast oni mogą się zapytać ewentualnie, gdzie to jeszcze w Białym można dostać. No i sytuacja wyglądała tak, że słuchaj, po godzinie... może koło 15, koło 14, tak, bo to już była 15, bo do domu dzieciakom nie mieliśmy obiadu, więc dzieciakom zamawiałem jeszcze obiad. Jakąś pizzę im zamawiałem, więc byli przeszczęśliwi, mówią, tata, możesz codziennie sobie to łamać, bo będziemy mieli dobry obiad, nie? Jak to dzieci. W związku z tym zamówiliśmy tą pizzę i jeszcze czekaliśmy z godziny i dopiero wyszedłem z SOR-u. Natomiast ja mam lekarza, który kiedyś mi operował kolano, zresztą w białskim szpitalu, Grzesio Sobieraj, i z nim się skonsultowałem, on jest w Łodzi obecnie i on mi powiedział, że słuchaj, może być bez gipsu, bo nie jest to przemieszczenie, jest to pęknięcie, natomiast zalecam ci but, ortezę, a teraz już chodzę bez ortezy, minęły 3 tygodnie, natomiast muszę chodzić o kulach, lekarze powiedzieli, że żeby jeszcze te 3 tygodnie chodzić o kulach, żeby nie przemęczać tej nogi, ale już ćwiczyć, czyli już chodzę na rehabilitację, więc będzie dobrze. Się też mi kiedyś sobie reoperował. A no, więc mamy te same doświadczenia. Świetny lekarz, polecam serdecznie. Tak, potwierdzam, zgadzam się. Dobrze, to jak jesteśmy na temacie zdrowia szpitala, to chciałem zapytać o kulisy odwołania Adama Chodzińskiego z funkcji dyrektora szpitala. Co się tam stało? Wiesz, no ciężko mi mówić o kulisach, bo te kulisy to de facto wypisaliście o tym słowie, więc to jakby no wszyscy chyba... My piszemy o kulisach, ale o oficjalnych kulisach. Nie, no wszyscy wiedzą, no, tam jakie mogły być kulisy. No kulisy były takie, że marszałek chciał zmienić dyrektora szpitala. Ja jako przewodniczący Rady Społecznej Szpitala musiałem przeprowadzić Radę Społeczną Szpitala w tej sprawie. Dyskusje i głosowanie. Tak to się odbywa. Natomiast od samego początku mówiłem, że odwołanie Adama Chodzińskiego jest absolutnie niezasadne. Znaczy te odwołanie, znaczy mowa, jeżeli mowa jest o tym, że tam była dziura w budżecie, czyli strata finansowa, no to my przyjmując plan naprawczy w grudniu albo listopadzie, już nie pamiętam, wskazaliśmy, ale to końcówka roku jakoś była, albo przełom roku, wiesz, bo to trochę czasu minęło, nie pamiętam.
wskazaliśmy, co trzeba zrobić. I to był plan naprawczy, który de facto przygotował Adam w szpitalu wspólnie z bardzo znanym i długoletnim dyrektorem Darkiem Oleńskim i całym zespołem, a Darka uważam za wybitnego fachowca, jeżeli chodzi o służbę zdrowia. Co trzeba zrobić w szpitalu, żeby szpital stał na prostą? I ja to mówiłem od samego początku, w marcu, gdy Adam był odwoływany i również na Radzie Społecznej, powiedziałem, że szpital wyjdzie na prostą. Szpital wyjdzie na prostą już w czerwcu. On wyszedł już na prostą, ale można było to zrobić dużo szybciej. Więc odwołanie Adama uważam, że było wielkim błędem, ale z drugiej strony nie podobał mi się styl tego odwołania. Znaczy on był haniebny. Nie wolno tak robić, nie wolno niszczyć ludzi, nie wolno robić tego w taki sposób, nie wolno poniżać ludzi, bo jeżeli się chce odwołać swojego współpracownika, to można to zrobić w normalnym stylu, po prostu go wezwać, powiedzieć: słuchaj, straciłem do ciebie zaufanie i niestety no, chciałbym zmienić szefa. Ja zresztą zadałem wielokrotnie o tym, mówiłem, jak go kiedyś zaprosić, to on ci sam o tym powie. I uważam, że styl był fatalny i Adam myślę, że sam by zrezygnował, gdyby było takie oczekiwanie. Natomiast on chciał jedną rzecz zrobić. On chciał dotrwać do tego czerwca jako dyrektor i pokazać, że szpital wychodzi na prostą. I nie jest to prawdą, że Adam zadłużył szpital. To jest wynik pandemii, to jest wynik innych rzeczy. To jest absolutna nieprawda. Więc no to są pewne kulisy, na które ja absolutnie nie miałem wpływu. Marszałek decyduje o tym, kto zarządza. Oczywiście ma święte prawo do tego. To jest święte prawo, ale prawo to jest obowiązek. To tak samo jest odpowiedzialność, za którą ponosi. I jak wiesz dobrze i wszyscy Państwo wiecie, zrezygnowałem z Rady Społecznej Szpitala, dlatego że następca Adama Chodzińskiego w fatalnym stylu podszedł do rozwiązywania umów o pracę, po prostu zwalniania ludzi. No to ja miałem później całe biuro poselskie ludzi, mieszkańców naszego regionu, którzy w tym szpitalu pracowali, a zostali zwolnieni no, nawet bez spojrzenia w twarz. Tak, no, wiesz, tak się nie robi. Dobrze. Przyglądałem Twoje oświadczenie majątkowe. O, to ciekawe, kredyt. No i jakoś właśnie bardzo się nie wzbogaciłeś jako poseł. No jestem, jadę na kredycie. Zawsze śmiejemy się z redaktorem z katolickiego Radia Podlasia. Jak Państwo czasami słuchacie tych rozmów, to my bardzo często tam nawiązujemy do stóp procentowych i do kredytów hipotecznych, bo jedziemy na tym samym wózku. Zresztą z Adrianem Klarenbachem też w TVP podobne rozmowy prowadziliśmy, bo też na kredycie. No tak, kredyt hipoteczny, ale kredyt na wymarzony dom, w którym dzisiaj żyjemy, mieszkamy. No i ze zmiany mieszkania na dom? Bardzo, bardzo. Szczególnie dzieci, szczególnie, że to była taka przełom pandemii, końcówka pandemii, chyba jakbyśmy tam się wprowadzali, pamiętam 1 sierpnia. Bardzo ciągnęło nas do tego, żeby już się wprowadzać, natychmiast się wprowadzać, dlatego że chcieliśmy za wszelką cenę już wyjść z tych czterech ścian. Mieszkaliśmy w bloku. Na dosyć sporym mieszkaniu, bo 64-metrowym, ale wiesz, no, z dwójką małych dzieci, bo jeszcze Dominika nie było wtedy, no to jednak to było hardkorowe. Ja bardzo często spałem na łóżku moich córek, bo one chciały z mamą, więc była taka sytuacja. Lila była jeszcze malutka wtedy. I powiem Ci, że to jest zupełnie inny komfort. Bardzo dobrze nam się mieszka, mamy fajnych sąsiadów, fajną okolicę. Tam odpoczywamy, więc nawet to, że jest kredyt, oczywiście wiąże to się ze spłatą, z wydatkami, ale uważam, że to jest najlepsza nasza inwestycja w życiu, którą zrobiliśmy, a że się nie wzbogaciłem. W polityce się nie da wzbogacić. Pamiętam kiedyś, jak byliśmy na studiach, mieliśmy takie spotkanie w Sejmie i wyszedł do nas, do studentów czwartego roku chyba wtedy, pan poseł Jan Major Kita. I on powiedział: no i co, studenci politologii, każdemu się marzy być politykiem, ale pamiętajcie, w polityce się nie zarobi. I to mi tak utkwiło w pamięci. Ale rozdzielności majątkowej z żoną nie masz? Nie, słuchajcie, chciałem, bo to jest następny temat, gdzie śmieliśmy się nawet z kolegami posłami z tego tytułu, bo tam różni politycy robią rozdzielności majątkowe. Ja mówię, no niestety moja żona powiedziała, że
Nie bierze kredytów hipotecznych na siebie. Jak wzięliśmy, to spłacamy razem. No nie mamy tutaj gdzie tej rozdzielności robić, tak? Dobrze. Tak, zapytam jeszcze o kolejne kulisy. A propos posła Duszka, że nie jest na liście, coś się stało, czy nie wiem, coś wiadomo? Nie znam tych kulis. U nas decyzję podejmuje komitet polityczny i na końcu prezes. To chyba rzadko się zdarza, że posła nie ma na liście, prawda, czy nie? Chyba w Polsce są takie 4 albo 5 przypadków, tego ci nie powiem teraz. Posłów, którzy się nie znaleźli na liście do następnego Sejmu. Nie znam tych kulis, ja tylko mogę powiedzieć tutaj pierwszy raz publicznie, że jako szef okręgu, a więc Biała Podlaska, Radzyń, Tarczew, za co partyjnie odpowiadam, tworząc rekomendację listy, która miałaby być, wpisałem na tą listę wszystkich obecnych parlamentarzystów, którzy są w całym naszym okręgu, czyli w całej siódemce. Więc również Marcin Duszek był przeze mnie podany do partii jako kandydat. Dobrze. To teraz przejdźmy może do pytań od mojego poprzedniego rozmówcy. Okej. To był kandydat tutaj w Białej Podlaskiej na senatora, w Białej Podlaskiej. Grzegorz Bielecki? Nie, Marek Sulima. Proszę bardzo. Pytanie numer jeden. I też nie wiedział, komu to pytanie zada. Okay. I z jakiej opcji politycznej. To pierwsze pytanie, to czy jesteśmy w stanie jako politycy rozmawiać ponad podziałami? Tak. Dobrze, szybko odpowiedź. Oczywiście. To co mówiłem wcześniej, wielokrotnie rozmawiam tak z politykami. Ja uważam w ogóle nawet, że w sprawach regionu powinniśmy rozmawiać ze sobą. Dlatego, że na przykład jak dzisiaj mamy temat granicy, mamy temat bariery na granicy, mamy temat straży granicznej, to wszyscy jak jeden mąż powinniśmy stanąć w obronie polskiego munduru, wszyscy jak jeden mąż tutaj, żyjąc w tym miejscu bezpośrednio przy samej granicy, powinniśmy ze sobą rozmawiać. Ja bardzo bym chciał, żeby koledzy, którzy są, czy koleżanki, którzy reprezentują inne partie polityczne, inne poglądy w sprawach bezpieczeństwa, w sprawach polityki zagranicznej, żebyśmy byli jednomyślni. Dobrze, pytanie numer dwa. Jak zachęcić ludzi do zostania w Polsce? Chodzi o tych, którzy myślą o emigracji zarobkowej. To zależy, bo to ja powiem Ci, że już coraz mniej osób spotykam, którzy myślą o emigracji zarobkowej. Ja wiem, że Pan Marek Sulima miał ten epizod migracji zarobkowej. Nie wiem, czy to było na zasadzie jakiegoś manifestu, że będąc radnym powiatowym łączył się na te rady gdzieś tam z zagranicy. Natomiast mogę powiedzieć, że ludzie nie będą emigrować, a już nie emigrują. Przypomnę, 2 miliony Polaków za rządu Donalda Tuska i Platformy Obywatelskiej wyemigrowało z Polski, tylko ludzie wracają dzisiaj do Polski. My powinniśmy dzisiaj robić ułatwienia powrotu do Polski i taką inicjatywę mamy z senatorem Grzegorzem Bieleckim. Tutaj nawet nasz kolega redakcyjny planuje wyjazd za granicę. Teraz możemy porozmawiać dlaczego. Natomiast ja mogę powiedzieć, że ja za granicą pracowałem, za granicą byłem. I powiem szczerze, że jeżeli nie jest to praca Twoja zawodowa, że na przykład firma z Polski proponuje Ci jakiś czas pracę za granicą na odpowiednim stanowisku, za odpowiednie środki finansowe, to bardzo mocno ci wszyscy ludzie się rozczarują, bo poziom życia wcale nie będzie lepszy, tylko będzie gorszy. Będą wykonywać prace, które są absolutnie poniżej ich kwalifikacji. A dzisiaj w Polsce, gdy mamy według Eurostatu 2% bezrobocia, absolutnie możemy w stanie znaleźć pracę. Jeżeli jest problem pracy, na przykład są regiony, które mają duże bezrobocie w stosunku do reszty kraju, to bardzo często jest podkreślane to migracja wewnętrzna, czyli z miasta do miasta, do innych miejsc. To jest może drugi temat, ale to jest trudny temat dla nas, dla regionu, że z województwa lubelskiego ubywa co roku jedno małe miasteczko, ponieważ ludzie migrują głównie do Warszawy, tak? Głównie do Warszawy, Wrocławia, dużych miast. Więc jeżeli mielibyśmy powiedzieć, co mamy zrobić, to ja bym powiedział, że dzisiaj powinniśmy przyjmować ludzi w Polsce, a mam tu na myśli repatriantów, Polaków, którzy mają bardzo często zbyt wysokie problemy biurokratyczne stworzone w różnych miejscach, od konsulatu poprzez już bezpośrednio kartę Polaka. Bo oni tutaj powinni być po prostu witani z kwiatami i zapraszani jako ludzie, którzy są nam bliscy kulturowo, ludzie, którzy są Polakami, którzy mówią po polsku, którzy mają korzenie polskie, bo my takich ludzi dzisiaj tutaj w Polsce potrzebujemy i to chcemy zmienić,
w ramach poprawek do ustawy o repatriantach z senatorem, zapowiedzieliśmy to w tej kampanii, że tę ustawę chcemy absolutnie ułatwić i poprawić, żeby Polacy, którzy są gdzieś na Białorusi, w Ukrainie, Kazachstanie i w innych częściach naszego świata mogli do Polski łatwiej przyjeżdżać, łatwiej tutaj pracować, łatwiej tutaj osiedlać się. Dlatego, że to powinna być pierwsza kategoria. Drugą kategorią są inni obcokrajowcy, którzy są przyjeżdżają tutaj na umowę o pracę czy wizy, ale w pierwszej kolejności Polacy. Dobrze, i ostatnie pytanie. Jak widzisz przyszłość rolnictwa w naszym kraju? Widzę dobrze. Widzę dobrze, jeżeli nie popełnimy błędów. A tym błędem będzie brak zabezpieczenia przeciwko interwencji bardzo taniego i bardzo dużego rolnictwa ukraińskiego. Jeżeli my nie zabezpieczymy się przed towarami z Ukrainy, jeżeli nie zabezpieczymy się przed dużym napływem w ramach umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską, którą dzisiaj jeszcze już ma Ukraina, jeżeli nie wynegocjujemy sobie tutaj tych momentów, które będą ochraniały polskiego rolnika, to na tym przegramy. Jeżeli to zrobimy, to na tym wygramy. Rolnictwo polskie dzisiaj jest jednym z lepszych w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o jakość tego produktu. Rolnictwo jest już przekształcone, a więc na rynki europejskie nasi rolnicy są fantastyczni, jeżeli chodzi o certyfikaty, jeżeli chodzi o żywność ekologiczną, którą możemy sprzedawać. I uważam, że to jest sens. Natomiast problem może rolnictwa jest dzisiaj taki, że obraz wsi się zmienia. Ja mieszkając na wsi też wiem, na przykład z wielkim trudem bym kupił mleko, takie krowie na wsi, jajka jeszcze tak, ale bardzo wiele różnego rodzaju hodowli zostało zamkniętych, rolnicy sami zamknęli, zostali do tego przymuszeni przez sytuację, która była, czy tam ASF-y, czy różnego rodzaju inne działania, ale również poprzez to, że obraz wsi się zmienia, bardzo dużo mieszkańców miasta wyprowadza się na wieś, ale bardzo często zapominają o tym, że oni się wprowadzają do jakiejś społeczności i muszą przyjąć reguły tej społeczności, a nie narzucać swoje. No, słyszymy często, że kombajn, który pracuje w nocy, jakiejś tam pani spod Warszawy przeszkadza, no bo ona wtedy Netflixa chce oglądać. Nie? No to są absurdalne sytuacje. I tak nie powinno być, natomiast powinniśmy też, uważam, zwrócić uwagę na intensyfikację, jeżeli chodzi o wieś. Tak naprawdę firm, które mają olbrzymie areały, które mają na przykład olbrzymie ilości czy trzody, czy kurczaków, czy jakichś tam innych hodowli, że to już nie są rolnicy, tylko to są po prostu przedsiębiorcy, którzy działają. I moim pomysłem było to, żeby to samorządy decydowały, czy chcą takiej intensyfikacji produkcji rolnej na swoim terenie, czy w swoich wsiach, ze względu na uciążliwość, czy nie, czy wyznaczały specjalne miejsca. No bo przecież głośny temat kurników, które tutaj wszędzie powstają, czy chlewni, które powstają i też są problemem dla mieszkańców. Powinno być tak jak z wiatrakami. Jeżeli chcemy wiatraki, proszę bardzo, są samorządy, które chcą. Gmina Wiśnice jest tego przykładem. Gdzie one świetnie funkcjonują. Wcale nie jesteśmy ustecznieni, nie jesteśmy bardziej zachodni niż sam Zachód, ale bo to są podatki, bo to są kolejne inwestycje w gminach, ale z drugiej strony to jest wybór mieszkańców. To nie może być nic narzucone. A w jakim sensie wybór mieszkańców? Jeżeli rada gminy decyduje o tym, czy chce umieścić w planie zagospodarowania, czy też pozwolenie na budowę taką firmę, tak powinno być, czy to rada gminy decyduje, to wtedy to jest wybór mieszkańców, ponieważ ci radni są wybierani przez mieszkańców i być może wtedy też wiele osób by zmieniło swój stosunek do wyborów samorządowych, podejścia w ogóle do wybierania swoich radnych w gminach, gdzie dzisiaj każdy macha ręką tam. To jest brak planów w wielu miejscach, prawda? Tak, i teraz zmieniliśmy tę ustawę, w ciągu 2 lat wszystkie samorządy muszą mieć takie masterplany, takie duże plany, żeby pokazać, w których miejscach co będzie budowane, czy to będą domy jednorodzinne, czy to będzie intensyfikacja zabudowy, czy to będą firmy, fabryki, czy to będą działalność rolnicza. Dobrze, to dziękuję bardzo za rozmowę. Ja dziękuję, było mi bardzo miło. Może za długo, ale mam nadzieję, że trochę o sobie mogłem powiedzieć. Bardzo dziękuję za to, że mogłem Cię
Maciek u Ciebie gościć i życzę powodzenia w rozwoju tego podcastu. Ja również dziękuję i pozdrawiam. Dzięki.